Dobra, powinienem pamiętać, jak to się mówi. To jest choć odcinka, który mówimy o literowaniu. Dobra. No to ja mówię zajawkę. Cześć, słuchacie podcastu Ostra Piła. Jest to odcinek 53, ten, w którym rozmawiamy o liderowaniu. Sprzed mikrofonów witają się Paweł Kasik i Łukasz Korzeniec. i Jarek Stadnicki. Łukasz prawie Tak. Jarka wyciął. No właśnie, właśnie. Powiedział moje i. Tak wyszło. Tak. Dobrze. Dobrze. No to klasyka. Klasyka podcastu. Nasza Więc można. strona domowa Właśnie, właśnie. Mów, mów. to ostrapiła.pl. I jesteśmy. Głównie na Twitterze. Tak jest. Chociaż dzisiaj dostałem nagane, że dobrze jakbyśmy wrzucali info też na Slacka, że coś tam nagrywamy, więc postaram się być bardziej na Slacku obecny. No dobra, okej. Tak, to tam jesteśmy. To tam jesteśmy i co? I co ciekawego? U mnie? Simpsony No, czytałem. znowu, dobrze. Czytasz tak długo, aż zrozumiesz. Tak, tak jest, dokładnie. Trudna książka o matematyce, więc trzeba wiele razy czytać. U mnie nic nowego. Dalej czytam tą Company of One książkę. Łukasz, coś ciekawego czytałeś? Chyba nic ciekawego, nic z branży przynajmniej, ale czytam książkę o kukuczce. Wiedziałem, że będzie coś z górami. No ostatnio bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o góry u mnie. Widziałem, widziałem, fajnie. A Paweł, jeszcze chciałeś fajne linki, coś mówić o fajnych linkach. To dawno temu i już zapomniałem o jak. Znaczy nie, pamiętam, że miałem jeden fajny link do dodatku do Visual Studio, który pokazuje, ile czasu jest spędzane na budowaniu poszczególnych projektów. Jak masz na przykład wielką solucję, złożonych tam powiedzmy, nie wiem, 100 czy ileś projektów, to jest taki dodatek do Visual Studio, który ci to ładnie rozrysuje na takim, powiedzmy, coś a la Gancie. I pokaże, które tam zależą od siebie czasowo, tak? I na przykład możesz zobaczyć, że ten projekt się buduje, nie wiem, 30 sekund, więc jeżeli chciałbyś na przykład zoptymalizować swój budowanie, no to może warto zainwestować czas, zobaczyć na przykład, dlaczego ten projekt tak długo się buduje. Więc taki fajny, ładny wykresik renderuje ten plugin. No i chciałem o nim powiedzieć, tylko wciąż nie pamiętam, jak on się nazywa, ale to znajdę i dorzucę do linków. Dobra. Pod nagraniem. No dobrze. No dobrze. Ja skończyłem czytać ten Thinking Fast and Slow. Fajna książka. Długa książka, bo to 20 parę godzin, ale mam nadzieję, że tak myśląc o tym, co mówił Konrad, że tak ciężko się skupić, że jednak zostaje część tego myślenia, czy świadomości o tym, że pewne rzeczy odruchowo nam do głowy przychodzą, i że trzeba myśleć o tym. Myślę jeszcze taką pętlę zwrotną, że odpowiadasz na coś szybko, a później myślisz, aha, to jest moja odruchowa, leniwa myśl, ale to coś może działać inaczej, nie? I wtedy trzeba zaprząc ten drugi umysł do myślenia. A zacząłem czytać Projekt Feniks. I co to? To brzmi jak jakiś projekt Projekt Microsoftu. Feniks o IT modelu DevOps, o tym, jak pomóc firmie w odniesieniu sukcesu. Pewnie o prowadzeniu projektu takiego IT. Chyba sobie kiedyś Gutek chwalił. I ktoś jeszcze, i stwierdziłem, że tak chcę przeczytać o tych wszystkich DevOpsach w projektach, jak to ma działać, jak to może działać lepiej. Także, także. Co? Tam w tej książce może pisane jakieś konkretne case'y? Dopiero zacząłem czytać. Natomiast o takim biznesowym projekcie to miałem inną książkę, zaraz ci powiem. To było. Jak to się nazywało? W tym szaleństwie jest metoda o zarządzaniu. Tak lekko pisana książka, bardzo fajna. No dobrze, no dobrze. To, że. Sprawdziłem i brak nowych recenzji. Tak, ale jest coś nowego, o czym powinniśmy powiedzieć. Co takiego? Masz hajs. Pieniądze.
Pieniądze. Nowy okej, patron. dobra. Tak Mamy jest. nowego patrona, mamy nowego seniora. Tłustego Patrona. patrona. Nie, czy tłusty. Michał Kuliński został naszym seniorem na naszym Patronite. Jeżeli chcielibyście dołączyć do Michała, to wejdźcie na ostrapiła.pl/Patronite i możecie wybrać sobie swój profil. Czy junior, czy senior, czy mam wyżej. Jeszcze 3 miejsca wolne na VIP, szefów. Tak, tak. No i Michał generalnie zostaje patronem podcastu. Tak. Drogi, co coś jeszcze czytasz? Czy czytasz małym drukiem? Nie, właśnie patrzę te progi. Tak, mamy tak kierownika, biznes partnera i eksperta. Ej, może pochwała dźwiękowa dla Michała. Dobrze, zrobię ją. Fanfary wkleisz, tak? Dobra, coś znajdę, no. Dobrze. Zwykło się to robić. Widzisz, już nie musisz. To się będzie. Dzięki, Łukasz. No dobrze. To, żeśmy pochichrali. No to literowanie. Ja sobie zadałem takie pytania. Zadałem takie pytania o tym, o fuck-upach, o patentach i o tym, jak to być się uczyć. Jak to być się uczyć. O, dzisiaj będzie dobry język. I ostatnio jeszcze miałem takie przemyślenie, które się wrzuciłem na internet, że szef jest po to, żeby nam pomagać i tam były jakieś lajki i tutaj mnie mój brat skontrował, że właściwie szef to nie tylko od tego, żeby uczyć, ale też czasem, żeby dać po dupie. Także to, co chcę powiedzieć, to żebyśmy dzisiaj pogadali chyba o tych dwóch rolach, że jednocześnie ten lider ma być takim człowiekiem, który ma poprowadzić w dobrym kierunku człowieka, ale jak będzie trzeba, to trzeba dać też naganę wzrokową, tak? Myślę, że tak. Tak, albo pouczenie z pisem na Slacka czy gdzieś tam, nie? Generalnie, jeżeli ktoś schodzi z odpowiednich torów, no to fajnie, jak ktoś go nakieruje odpowiednio, w sensie wróci na te tory i to może być też przy pomocy nagany. No właśnie, właśnie. No. Nie, no chciałem powiedzieć, że tak trochę ciekawy. Nie spodziewałem się takiego o tej naganie tekstu. Znaczy to, że faktycznie jeżeli ktoś zejdzie z drogi, to dobry lider powinien nakierować, ale pytanie, czy ta nagana to jest odpowiednie wyjście w tej sytuacji? Nie, no myślę, że trochę sobie żartujemy z naganą, bo to raczej ma być... To ja nie wiem, czy sobie żartujecie. Też nie wiem, co to jest ta wzrokowa. Łukasz może zademonstrować, czy Łukasz jest dobry. Nie, to chyba nie to. Ale wiesz co, ja sobie wyobrażam taką sytuację, że na przykład, nie wiem, ktoś, jakiś członek zespołu, jeden osobnik zaczyna się spóźniać na spotkania, nie? I wiesz, zespół go próbuje nawołać, żeby przychodził punktualnie, bo w sumie fajnie, jak cały zespół przychodzi punktualnie, no a on na to nie reaguje, no to wtedy tak naprawdę chyba taki szef powinien wkroczyć, albo tudzież jakiś przełożony, nie? I go nawołać, że hello, cały zespół przez ciebie, nie wiem, spóźnia się albo wiesz. Coś tu no tak, nie może funkcjonować powiedzmy prawidłowo, jasne, ale tutaj właśnie to mówimy o szefie, tak? Natomiast ja bym widział lidera, powiedzmy oddzieliłbym te dwie rolę jednakowoż. Nie wiem, czy to jest takie proste, bo możesz mieć szefa jako takiego, ale możesz być na przykład liderem technicznym, nie? No jeśli ktoś ci odstaje technicznie i wiesz, zaczyna robić swoje jakieś wynalazki, no to możesz pójść naskarżyć, a możesz sam gościa do pionu postawić, nie? No dobra, ale tutaj mówimy faktycznie, bo teraz będę musiał pytać, skoro nie wyłapuję, czy żartujesz, czy nie. Jak rozumiesz stawianie do pionu? Bo wiesz, są różne sposoby nakierowania danej osoby na to, żeby jednak powiedzmy produkowała ten kod lepszej jakości, tak? Bo o tym mówimy. Możesz, wiesz, na początku możesz delikatnie tam stawiać, możesz przez code review go prostować, a w pewnym momencie możesz po prostu powiedzieć, że hola hola kolego, nie robimy takiego kodu, nie? Umawialiśmy się już wiele razy. Albo piszesz kod taki, jak chcemy wszyscy, albo nie piszesz go z nami. Okej, czyli faktycznie takie twarde
zostawienie Tak, no zupełnie. ten mój taki ten temat liderowanie, to jest myślę, nie jest tylko taki mentor lider, tylko taki jednocześnie trochę szef, nie? No bo w pewnym momencie zaczynasz odpowiadać za tych ludzi. Nie, no spoko, tylko wiesz, ja tutaj też patrzę przez może nie pryzmat, ale kojarzycie ten taki piękny obrazek, czym się różni szef od lidera, nie? Jeden jest na kamyczkach, a drugi tak, za. No. Tak, dokładnie. I bardziej mi takie to twarde postawienie do pionu kojarzy się z tym siedzącym na kamyczkach, nie? Natomiast no faktycznie mogę sobie wyobrazić sytuację, gdy te powiedzmy nieszefowe metody zawodzą, tak? Czyli że powiedzmy staramy się jakoś po dobroci, może nie po dobroci, to może za słowo, ale w jakiś sposób jak taki... Na równi, bo tak. To jak ja pisałem, to było tak, że sorry, ja zauważyłem, że w naszej branży są ludzie, którzy robią, którym się chce, nie? Natomiast mój brat jest z zupełnie innej branży jest. No i on tam po prostu powiedział, że ma ludzi, którzy robią zupełnie po swojemu i nie słuchają się wytycznych tego, co on mówi, nie? Że robią zupełnie inaczej, bo wydaje mi się, że wiedzą lepiej. No i to nie jest to takie podejście, że mają prawo, że mogą się przywrócić i to nie będzie nic kosztowało, tylko że po prostu robią totalną popelinę w kuchni. No i wtedy no nie można tak, wiesz, oj, 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 nie? Jasne, rozumiem. Tylko bardziej też, kurde, tak się zastanawiam, czy nie jest tak, może nie jest, ale tak powiedzmy powiem myślę, nie jest tak, że jak ktoś powiedzmy, nie wiem czy korzysta, nie korzysta, to też ze słowa, ale jakby chce być liderowany, to raczej robi to z własnej woli, a jeżeli tak jakby nie wykazuje takiej woli, to po prostu no ma tego szefa, który mu mówi, czy tam tak jakby kieruje trochę zupełnie inaczej niż robiłby to lider. Nie wiem, czy rozumiecie, co chcę powiedzieć. Czyli mnie się wydaje, że właśnie rola lidera i szefa powinna być jak najbardziej rozłączna, nie? No bo lider powinien cię prowadzić, a szef ci nakazuje, nie? No właśnie, ale... Nakazuje ci być punktualnym, a lider może wskazać na przykład dobre korzyści wynikające z tego. To tak, ja to tak widzę przynajmniej, że lider mi powie, okej, załóżmy to, że się spóźniam, tak? I natomiast szef mi powie, masz być punktualnie, tak? I tyle. Natomiast lider by na przykład, tak mam nadzieję, powiedział, że słuchaj, z tego, że jesteś, ty spóźniasz się, jest obsuwa w daily, potem to się obsuwa na inne rzeczy i powoduje synchronizowanie, nie wiem, całego zespołu deweloperskiego w danym dniu. Coś takiego, że starałby się tak jakby... Wytłumaczyć. Tak, wytłumaczyć, a nie po prostu nakazać. Ja taką różnicę widzę między właśnie bycie tym liderem, a bycie szefem, tak? Czyli ten kamyczek, siedzenie na kamyczku i... No dobrze, dobrze, rozumiem. No i teraz co za którymś razem, tak? Kiedy gość dalej nie kuma. No, no okej, to za którymś razem właśnie tutaj według mojego takiego widzenia ja chcę, żeby ten lider mnie kierował, tak? Więc ja albo za którymś razem, jeżeli tak jakby te powiedzmy rady, które on mi daje, uważam, że są złe, no to raczej powinienem sobie powiedzmy zmienić lidera, tak? Po prostu ta osoba ewidentnie tak jakby jej powiedzmy rady czy sposób prowadzenia mnie mi nie odpowiada, tak? Więc nie ma sensu, żebym tak jakby starał się korzystać z jego dobrych rad, jeżeli te rady mi nie pasują, tak? No ale tu też właśnie są jakby dwa aspekty, bo czy ty chcesz przyjmować te rady, ale po prostu te rady do ciebie nie trafiają, czy może jesteś taki, wiesz, zawzięty i negujesz wszystko i po prostu nie, bo nie. No myślę, że nie, bo nie, no to raczej odrzucamy, no bo tak jak mówię, w moim modelu ja chcę, żeby ta osoba mnie liderowała, więc jeżeli bym miał nie, bo nie, no to raczej bym też nie chciał, żeby ta osoba mnie liderowała. Raczej to jest to, że faktycznie może być tak, że jakieś tam rady mogą nie docierać, no ale to też kwestia, no nie wiem, no inteligencji, tak? Czy... A czy to nie jest tak, że trochę ten lider, tego lidera traktujecie też trochę jak mentora?
Bo lider ma wskazywać ścieżkę, ale znowu podpowiadanie rzeczy to trochę mentor, tak? I tutaj nam pochodzi takie rzeczy, że ja chcę, żeby on mnie liderował. Nie ma czegoś takiego, że ja chcę, żeby on mnie liderował. Jeśli ktoś jest liderem, to moje zdanie może też dostać takie prawo trochę kierownicze i on wskazuje pewien kierunek, tak? On stoi w tym szeregu i ciągnie ten kamień, ale to nie jest tak, że on też prosi, tylko mówi: OK, ja jestem liderem, więc ja mam pewne prawa. Te prawa mówią mi, że Scruma, czy tam stand-upa mamy o 10, tak? No Mnie się okej, okay, jeszcze ale tak. to. No, sorry, mów, Łukasz. Mnie się jeszcze wydaje, że tak naprawdę wiesz, te wszystkie trzy słowa mają różną wagę, ale one Tak. gdzieś się zazębiają. Tak. Gdzieś się zazębiają, ale to też dlatego, że każdy człowiek jest inny i do każdego trzeba jakoś inaczej trafić, nie? I wiesz, ktoś może być miękki i do niego trafia od razu wszystko bezpośrednio za pierwszym razem, a ktoś może być trochę twardszy, może trochę, nie wiem, więcej w głowie po prostu. Trawić to wszystko, co ci mówi ten lider, i do niego trzeba trochę dłużej mówić i trochę ostrzej, nie? Więc wtedy musisz wyważyć, czy jesteś takim tylko liderem, czy trochę mentorem, czy trochę szefem. Okej, okay, no faktycznie może być tak, że Ktoś jest każdy inaczej. krnąbrny. Takie słowo. Krnąbrny. Okej, okay. Trudne słowo na dzisiaj. Okej, okay, dobra. I faktycznie. Może tak być z tym zazębianiem się, tak, że niekoniecznie to musi być tak totalnie rozdzielnie, nie? Bo ja to tak to traktowałem, że to jest oddzielnie, ale może tak być, że faktycznie czasami musimy w zależności od osoby stosować różne, powiedzmy, modele działania. Raz liderować, raz faktycznie trzeba po prostu ostrzej powiedzieć. Okej, okay, no dobra. No dobra. No to ja sobie miałem takie trzy, od których zacząłem. O fuck-upach. Być liderem. Albo być kierownikiem, twoim przodku, panie Pawle. Macie jakieś No to takie, je... że coś wam poszło nie tak? Że myślicie sobie, kurwa, zjebałem? pewno. Przecież człowiek uczy się na błędach. Nic Najlepiej nie. cudzych. Po to czytamy książki. Ja mam taką myśl właśnie o tych cudzych błędach. Gdzieś zapisałem sobie, że jak coś jest za darmo, to mówimy, że jest do dupy, nie? Za darmo, to pewnie z dupy jakość. I teraz jak się człowiek uczy na cudzych błędach, to te błędy są za darmo, nie? Bo to nie mój błąd, to nic nie kosztowało. A jak jest za darmo, to do dupy. Dlatego się nie uczymy na cudzych błędach. Ostatnie jest powiedzenie, że jak coś jest za darmo, to to jest dobra cena. A, to inne, to jest mój ulubiony smak. Więc właśnie może zależy, w jakiej kategorii rozmawiamy o czymś za darmo. Książka bym była z kategorii za darmo, to uczciwa cena i dobra cena. Ale czy to cudze błędy? Pewnie debil. Ja bym to zrobił inaczej, nie? Lepiej, nie? Na pewno bym tych błędów nie popełnił. To jest I takie. bym przewidział te wszystkie sytuacje. Potrzymaj mi piwo, nie? Okej. Okay. Nie, mi nic nie przy... Znaczy nie to, że nie mam, tylko w tej chwili nie przychodzą mi żadne fuck-upy Ja do mam taki głowy. fuck-up, mogę przywołać. Znaczy, porównywanie z nazwiska osoby A do osoby B. To jest też takie niefajne, nie? Że na przykład Krzysiu robi coś lepiej od ciebie, nie? Powinieneś się postarać. To chyba powinno być inaczej przekazane, że możesz się bardziej postarać, możesz zrobić lepiej. Porównywanie stricte do konkretnych osób już jest takie, nie wiem, dla mnie chyba może być negatywnie odbierane, nie? Nie wiem, jak wy No ale czujecie. jak na przykład powiesz, Mark Rusinowicz pisze świetny kod security, bądź jak Mark Rusinowicz, to co, to źle? Nie wiem, co to za gość. Bill Gates jest bardzo bogaty, bądź jak Bill Gates. Wiesz co, no jeszcze zależy, bo jak porównujemy na przykład do takich topowych nazwisk albo nazwisk, które każdy kojarzy i zna, to spoko, a jeżeli porównujemy do kogoś z zespołu, to potem może być, a jak mógł mnie porównać do Krzysia, przecież Krzysiu robi dwa razy mniej tasków, ale co, jest taki zajebisty w jego oczach? No tak, no tak. Może być jakaś nie ten, szczególnie, że takie właśnie często tak, że my mamy jakąś wiedzę, która niekoniecznie jest u tego lidera lub też
Właśnie to, co powiedziałeś, tak? Że my możemy wiedzieć, że okej, że widzimy, że on robi mniej tasków, tak? A niekoniecznie tak jakby też ta liczba tasków jest jakimś tam kluczowym kryterium, tak? Bo może akurat kluczowym kryterium jest to, że ten gość, którego już imienia zapomniałem, mniej błędów produkuje, tak? Właśnie. Może to jest kluczowe. I też my sobie tworzymy jakiś taki obraz i no i z tego potem wychodzą jakieś problemy takie. W sensie, że my też pewnie tego nie powiemy, trzymamy w sobie, narasta ta frustracja w nas i potem gdzieś tam pewnie przy jakiejś sytuacji wybuchamy z tego tytułu. Ja sobie mogę jeszcze wyobrazić taką sytuację, że wiesz, jak porównujemy do jakiejś osoby z zespole, to może w jakiś sposób narosnąć konflikt w zespole. Między tymi osobami, tak? Między tymi osobami, nie? Bo potem będzie, to ten niby więcej produkuje niż ja, ale to jak to, nie? To no, moim zdaniem to chyba nie powinniśmy tak porównywać właśnie do takich osób z zespołu albo z bliskiego otoczenia, no bo tam porównywanie do jakichś znanych nazwisk, osobistości, no to chyba nie ma z tym problemu. To jest bardziej jako stawianie jako wzór, nie? Takie. Tak. Wiesz, zawsze można powiedzieć, średnia w naszym zespole jest, nie wiem, 2 bagi na tydzień, ty produkujesz 10. Nie będziemy porównywać do konkretnych osób, chociaż samo to też, sam taki komunikat nie jest za dobry. Myślę, że można go jakoś tam lepiej sprzedać niż taki jak ja to zrobiłem przed chwilą. Czyli miałeś fuck up? Właśnie teraz, na produkcji. Ale ja dawałem przykład, to nie okay. Fuck up. Dobra, dobra. Przykłady się nie liczą. Jarek, ty wyskocz z fuck upem. Tak, ja właśnie myślę, ja chyba jestem równie doskonały jak Paweł. Natomiast myślę sobie o jednej sytuacji i wydaje mi się, że z takim człowiekiem było tak, że coś tam nie poszło i on chyba tak sobie myślę, że problem był taki z mojej strony, że on dostawał zbyt rzadko feedback taki korygujący, bo tam był wdrożony plan naprawczy, ale te spotkania między nami były zbyt rzadko i tak sobie myślę, że znaczy nie wiem co by się stało gdyby. Natomiast teraz tak sobie myślę i właśnie myślałem o tych fuck-upach, to była jedna z takich rzeczy, które mogłem zrobić lepiej. W sensie z tym człowiekiem pracować jeszcze bliżej, nie? Jeszcze częstsza pętla zwrotna powinna być. Uh-huh. Być może nawet, nie pamiętam, czy powiem co 2 tygodnie, czy rzadziej. Natomiast tak sobie teraz myślę, że jak są takie sytuacje właśnie, że coś jest źle, to powinno się częściej spotykać z człowiekiem i częściej z nim pracować. Być może nawet siedzieć razem ramię w ramię i ten koto robić razem, nie? Żeby zrozumieć, czemu coś się dzieje nie tak, nie? Mhm. Czy jest stres, czy po prostu czy coś. A to były właśnie problemy techniczne z tą osobą, tak? Że w sensie jakiś kod był nie taki, jak miał być, nie jakieś tam miękkie, personalne, tak? Były techniczne, ale też było trochę tak, nie do końca się kleiło między nim a zespołem też, nie? Mhm. Czy jakieś to było więcej rzeczy. Okay. No okay. Jak się coś nie klei w zespole, to wiesz, trzeba ostrożniej i powoli, bo to są właśnie takie miękkie rzeczy. Trzeba uważnie, moim zdaniem, bo wiesz, to, że ktoś cię ocenia w jakiś sposób, to trzeba by było zweryfikować wśród pozostałych członków zespołu. Tak, że mi się wydaje, że problem zaczął się od technicznych problemów, nie? A później już tak już zaczęło się robić, że ten gość, co pisze syfiasty kod, to w ogóle bez sensu z nim gadać, nie? Że po co on tutaj nam, tak? Tak, że psuje wszystko. Mm-hmm. To powoduje taką kulę. No tak, tak. Śnieżną, no. No to jest dobre. Okej. Okay. Tak myślę. Innych ich przewidzeń jakoś nie jestem świadom. Chyba, że Łukasz jeszcze coś wyskoczy. Ale chyba nie. Dobra. Nic mi nie przychodzi do głowy. Dobrze. No dobra, a myślę, że to ostatnie jest. Ten patenty to patentami, to nie musimy ich sprzedawać. A pamiętacie, albo Łukasz, ty pamiętasz pewnie bardziej niż Paweł. Paweł się do tej roli nie uczył, po prostu się urodził. kierownikiem. A pamiętacie, jak się uczyliście do tej roli? Albo jakieś takie... jakiś sposób, żeby się przygotować do bycia
takim kierownikiem, szefem, mentorem, liderem. No ja mogę powiedzieć, jak to było w moim przypadku. Mhm. Jarek doskonale tą historię zna, bo akurat powiedz nam. Byłeś moim liderem, kiedy przechodziłem tą ścieżkę. No ja prowadziłem praktyki, więc zgłosiłem się na jedne praktyki miesięczne, potem zgłosiłem się do następnych praktyk, były 3-miesięczne. Potem zgłosiłem się do jeszcze jednych praktyk, o ile dobrze pamiętam, i no, po wszystkich praktykach dostawałem jakiś tam pozytywny feedback, a wiadomo, były też rzeczy do poprawy, ale generalnie wszyscy byli zadowoleni, więc tak naprawdę wtedy zacząłem się zastanawiać, a może rzeczywiście fajnie by było stać się tym team liderem. U nas w firmie to się nazywa team leader, czyli mieć pod sobą ludzi. Mhm. Tak to wyglądało. Czyli moim zdaniem praktyki są idealnym miejscem do sprawdzenia siebie w tej roli. U mnie to było podobne trochę. Też zacząłem od prowadzenia praktyk. I to jakoś tak się też później zakręciło. Przy praktyki i poszło. A skąd te praktyki wam weszły? Ktoś wam polecił, czy? Nie, no jak pracowaliśmy w pomarańczowych, no to było tak, że tam co roku przychodzili praktykanci, nie? I wcześniej były mniejsze grupki, później to się zaczęło trochę zmieniać. No i tak jakoś wyszło. Ja też u mnie było tak, że ja chyba zawsze chciałem być liderem takim, coś tam podpowiadać, na łóżko szeptać. I dostałem taką propozycję, żeby zaopiekować się ludźmi. No i się uśmiechnąłem do tej myśli, nie? Tak. Okay. Tak, jakoś tak się poskładało wszystko. Ja miałem tak, że chciałem kodzić. Kodzić, a potem nagle, nie wiem, po którymś feedbacku z kolei stwierdziłem, ej, to może teraz spróbować coś innego. Po którymś feedbacku odnośnie mojego kodu, tak? Że, że może jednak... Odnośnie praktyk. Nie, no żartuję sobie. Dobra, ale chciałem zapytać, bo tam Łukasz mówiłeś, że miałeś ten feedback rzeczy do poprawy i załóżmy właśnie taką sytuację, że jest coś do poprawy, to co wtedy? Skąd tak jakby wtedy uczyć się, co poprawić, jak poprawić? No bo tak jakby jeżeli mówicie, że praktyki są najlepszą formą nauki, ja się zgodzę, że to jest dobra forma nauki, natomiast jeżeli coś robimy nie tak, tak, to wtedy jak to naprawić, tak? Skąd można wtedy czerpać wiedzę, żeby te rzeczy, które niekoniecznie robimy dobrze aktualnie, naprawić? No, wszystko tak naprawdę opiera się na feedbacku, to jeżeli podczas praktyk ktoś, nie wiem, załóżmy, ktoś z działu HR zbierze feedback o nas, no to podczas praktyk, jeżeli dostaniemy ten feedback, to już wtedy możemy to korygować, nie? A jeżeli na przykład ja byłem na miesięcznych praktykach, no to ten feedback był zbierany na sam koniec tych praktyk, więc po prostu dostałem listę na koniec praktyki i musiałem z tyłu głowy mieć przy następnych okazji, co muszę poprawić, nie? Okej, czyli to są powiedzmy takie rzeczy, zakładam teraz, próbuję dopytać, jakie to, tak jakby ten feedback mógł być. Na przykład nie wiem, za mało czasu, tak? Coś takiego na przykład. Tak, na przykład. Okej, czyli albo to są rzeczy... Za rzadko zbierałeś feedback, albo za rzadko go przekazywałeś, bo też zbieranie, przekazywanie, albo przekazałeś feedback w nieodpowiedni sposób, nie? W sensie coś mocnego, a mogłeś to coś mocnego ułożyć w delikatniejsze słowa na przykład, bo ktoś, nie wiem, jest, wiesz, bardziej go to dotyka albo odbiera to personalnie. I to właśnie ten feedback, który teraz powiedziałeś, i z jednej strony możesz faktycznie mieć to w głowie, natomiast pytanie, czy to nie warto by było gdzieś właśnie się pouczyć, jak lepiej dawać feedback, może tak jakby, nie wiem, tam wpleść empatię czy coś takiego, inne tego typu rzeczy modne w tej chwili. Właśnie o to mi chodzi, bo jakkolwiek te rzeczy wcześniejsze, czyli na przykład, nie wiem, za rzadko dawanie feedbacku, to jest coś, co samemu można skorygować, to są takie rzeczy właśnie jak to, że jak jest na przykład dostarczany feedback, który wydaje mi się, że już nie tak prosto samemu skorygować sobie, tak? No bo jeżeli zawsze tak jakby w ten sposób dajesz feedback, to dla ciebie to może być, powiedzmy, dość naturalne, tak? Że po prostu nie owijasz bawełnę, tylko mówisz tam, że
spierdoliłeś kod i musisz napisać lepiej albo jeszcze raz wyrzuć to do kosza. Więc zastanawiam się, gdzie w takiej sytuacji można by szukać informacji, czy może jak takie rzeczy korygować. Wiesz co, przychodzi mi do głowy, żeby z takimi rzeczami się zgłosić też do działu HR, nie? Bo oni chyba też są od tego w firmie, żeby ci pomagać też w takich przypadkach. Czyli mówisz na przykład, że masz problem, że dostałeś feedback, że źle przekazujesz ten feedback drugiej osobie, więc wtedy możesz się umówić z kimś z działu HR, żeby przeprowadzić taki próbny feedback i przeprowadzić próbne przekazywanie feedbacku i myślę, że wtedy dostaniesz też cenne uwagi i wskazówki. Myślałem, że powiesz też, że feedback dostanę. Byłoby dużo feedbacku. W postaci feedbacku. Feedback okay, na temat okay. feedbacku. Powiem szczerze, że nie, tak jakby nie patrzyłem na HR z tej strony, ale z jednej strony faktycznie może to być opcja. Pytanie, czy też, wiesz, czy też potrafią dobrze dać feedback odnośnie dawania feedbacku. Myślę, że wiesz, dział HR też nie ma jednej, dwóch osób, tam jest pewnie kilka osób i ktoś na pewno będzie, okay. będzie się bardziej na tym znał, nie? Wydaje mi się, że my jest... Widziałem, że HR, że kadry dzielą się na miękkie i twarde kadry. Wow. No właśnie, twarde kadry to płatności i wszystkie listy, a miękkie kadry to pewnie właśnie dział feedbackowy. Ja bym powiedział, że kadry to zatrudnienie może miękkie. Bo feedbackowe to bym chyba powiedział też HR może. No, tak czy siak, tam gdzieś u nich też jest podział miękkie i twarde części. Okej, okay, okej. Okay. No spoko, dobra. Myślałem, że coś powiecie, że jakieś, nie wiem, szkolenia liderów czy coś takiego. Są szkolenia. Jakiś kurs wrzucimy od sponsorów. Jest na przykład, masz Anita przybył. Ja byłem u niej na szkoleniach liderskich. A no widzisz, czyli byłeś, czyli też się uczyłeś zewnętrznych. Tak, to już było dużo później, tak. Natomiast u nas była Natalka. No i Natalka nam dawała takie właściwie większe rzeczy, których ja się nauczyłem, to od Natalki. Nie? Także były takie właśnie spotkania, że tam... Natalia Rybak. Tak, no ja Rybek pozdrawiamy. Przynajmniej ja pozdrawiam. Tak, ja też mogę pozdrowić. Dobrze. I były takie, wiesz, scenki, nie? Że ktoś tam odgrywa krnąbrnego Jasia, Jaś ma wyjebane na wszystko, no i ćwiczysz, nie? I ja pamiętam, że to jest tak, że jak sobie czytasz tą scenkę, to myślisz, że spoko, pikuś, nie? Siedasz później w kole takim i siedzisz ty i siedzi krnąbrny Jaś. No i jak ktoś się dobrze wczuje, Jasia, no to chuj cię trafia po prostu, nie? Pomimo tego, że jest to teatrzyk, to i tak przekonać tego Jasia, nie używając brzydkich słów, jest trudno. No dobra, później, ale to teraz... No i fajne jest to, poczekaj. No. To jest jeszcze fajne jest to, że już wiesz, macie tą stękę 3 minuty i tam wiesz, zajarasz się, zagotujesz, dasz ten feedback, a później wszyscy mówią, okej, okay, powiedziałeś to, siedziałeś tak, nie? Mówiłeś w ten sposób, w ogóle widać, że było, że się gotowałeś i ty myślisz sobie, ja pierdolę, wszystko źle, nie? To są świetne rzeczy. Okej. Okay. Chociaż wydaje mi się, że w takiej scence to i tak trudno, bo tak jakby tutaj ten Jaś, czy ta osoba, no nie wiem, zakładam, że nie ma jakiegoś tam scenariusza, że kiedy ma się dać może przekonać, być scenariusz, tak? Może nie być scenariusz, nie? Możemy, okay. Wiesz, możemy teraz nawet na żywo sobie zrobić. Wyobraź sobie, że jestem Jasiem, który... Ja będę Jasiem. No, może, wiesz, możemy próbować, nie? Że jesteś Jasiem, który nie słucha się żadnych komentarzy na pull requestach, nie? Który po prostu robi wszędzie resolve i commit i merch, nie? A ty jesteś liderem. To jest no jedyny i dobry sposób działania. No tak. Bez tego nie idzie, projekt nie idzie do przodu, nie? Gdybym miał poprawić wszystkie komentarze, które mi dajecie, nigdy bym tego nie zmerdżował. Nie rać sobie, nie? No. Okej, okay, no ciekawe. Takie. Ja bym chyba. Zastanawiam się, jak ja bym na takiej scence, bo właśnie zawsze takie scenki, to czuję, że one takie sztuczne są, nie? Wydumane trochę. Ale pomagają. Pomagają. Okej. Okay. Ja pamiętam jeszcze, jak mieliśmy, już abstrahując od scenki z krnobrnym Jasiem, ale mieliśmy na przykład scenkę takiego one-on-one, czyli przychodzi gościu i przeprowadza z nim po prostu indywidualną rozmowę. I pamiętam, jak, nie wiem, ta scenka chyba trwała z 10 minut i wyszedłem z niej tak zmęczony, bo wiesz, musisz słuchać swojej osoby, z którą przeprowadzasz to spotkanie, więc nie dość, że musisz
słuchać, jeszcze czasem niejednokrotnie zanotować, to jeszcze jakoś, wiesz, odpowiadać na te jego tam różne rzeczy. Więc pamiętam, że jak przeprowadzałem, jak uczestniczyłem w tym pierwszy raz, to wychodziłem mocno zmęczony. Potem już jakoś to tam wchodzi w nawyk, nie? Ale na początku pamiętam, że było ciężko. Bo wiesz, musisz być dobrym słuchaczem tak naprawdę. Notowanie to tam poboczna rzecz, fajnie coś zanotować, ale najważniejsze jest, żeby pokazać, że słuchasz i jesteś oddany tej sytuacji, osobie i tak dalej. Aha, okej. Okay. Czyli nie można gdzieś tam sobie w komputerze klikać, jak ktoś przychodzi. Tak, o poczekaj, bo tu rundę mam w tego, muszę plony posadzić, bo mi uschną. Generalnie... Wszystkie zasady wspólnych spotkań powinny obowiązywać, czyli telefon komórkowy powinien gdzieś tam być z boku położony i raczej się na niego nie patrzymy, a jak już patrzymy w komputer, to raczej tylko po to, żeby załatwić wspólne sprawy, wspólny interes. Okej. Okay. Czy tak jak ja, zerknąć na Trello, co tam mamy napisane. Odnośnie jeszcze przygotowania się do roli liderskiej, to są oczywiście też książki. Ja tam akurat w komentarzu rzuciłem taką jeden tytuł, jedną pozycję, którą ja przeczytałem i też fajna książka mi się wydaje, bo była bardzo krótka, a dużo konkretnych rzeczy było tam opisanych. No, niedługa pozycja, przyjemnie się czyta, mocno prowadzi. Okej. Okay. Mhm. Technical leadership, tak? Od eksperta do lidera. To jest takich miękkich, trochę bardziej już menedżerskich. Jest taka cała seria jednominutowy menedżer. On tam w różnych sytuacjach menedżer występuje, ale tam też fajnie są pokazane właśnie, jak sobie radzić z ludźmi. Czy to technicznie, czy to w zależności od stopnia zaawansowania takiego człowieka, w sensie w danej umiejętności. Dużo tych książek jest, nie? To chyba Ken Blanchard, cała ta seria Blancharda. A głaskologia nie jest też o tym? O, Przysiński ja też nie... ma. Też tak, ma. Mądry człowiek też dużo dobrego mówi i pisze. To jest taki temat rzeka trochę, nie? Bo to wszystkie miękkie umiejętności, chociażby na przykład Carnegie, tak? Jak zjednać przyjaciół. Tak. Też świetna książka. I to też jak zdobyć przyjaciół. Tak. Wszystkie gdzieś tam są takie małe triki, które wchodzą ci w grę i teraz albo wiesz, albo sobie wierzysz do siebie niektóre sztuczki i później na spotkaniach możesz z nich korzystać, widzieć jak działają i robić robotę, nie? I teraz znowu tak jak jest psychomanipulacja, możesz sobie wziąć pewne sztuki po to, żeby wykorzystać na zły sposób, nie? Że wiesz, chcesz człowieka do czegoś się wkręcić czy zmusić. A możesz to robić po to, żeby kogoś poznać, nie? Żeby ktoś się otworzył, żeby był dobry flow na spotkaniach. Właśnie to mi się skojarzyło, ten pierwszy sposób, jak powiedziałeś, sztuczki. No tak, no bo teraz to co jest problem na spotkaniach, no to spotykacie się z takim człowiekiem na godzinkę, no i wiesz, on mówi, u mnie w porządku. No, dzięki. A ty jesteś po to, żeby mu pomóc, nie? Żeby jego praca była lepsza. No dobra, to spotkamy się za miesiąc, nie? Czy tam za tydzień, czy tam jutro. A on powie, no okej, no ale już u mnie w porządku. To po co mamy spotykać? No i wiesz, no i szukasz jakiegoś punktu zaczepienia, nie? Aha. Przebić się przez 7 warstw. Możesz o Simpsonach pogadać, nie? Że książka matematyczna. Na serialach. Gdzieś tam znajdziesz. Zaczepienia. Tak, nie? Okej. No możesz o górach pogadać na przykład, nie? I wiesz, jak już góry, to już Łukasz się otwiera i jedzie z Hoxem, a ty tylko notujesz. Tak. Prawda, ale ja bym wolał pogadać o kawałku kodu. Na przykład. Okej. No dobra, to ciekawe. A jeśli chodzi o uczenie się jeszcze, to myślę sobie, bo to jeszcze typowo pytałeś, nie? Bo teraz... I to, co Łukasz powiedział też, że albo HR-y, albo też masz swojego lidera, nie? Tak jak masz jakąś tam strukturę, która nie jest płaska, no to ty możesz pogadać ze swoim gościem, możecie też ćwiczyć na swoich kontonach, nie? Jeśli wiesz, że twój człowiek się uczy do bycia liderem, to możesz z nim ćwiczyć. Tak też sobie myślę, bo tak też jest. Nie, no wiadomo, że od innego lidera można też... W sensie możesz swoje, a możesz też mieć, wiesz, grupę wsparcia liderów, nie? O moi, to nic nie mówią.
Cześć, jestem Łukasz, nie? Cześć, Łukasz. Grupa anonimowych liderów, tak. Tak, tak. Tak, Gal. także myślę, że tych opcji jest spoko, jest więcej. Okej, okej. No dobrze, no dobrze. No to ja bym Konrada, bo Konrad ma chyba takie rzeczy, które też warto o tym pogadać. Właśnie sobie zdałem sprawę, że nie wymieniłeś tak, sponsorów dobrze. I chrzestnych. Dobrze, no to ja jestem sponsorem. A chrzestni to Konrad Mietelski, Marek Gawryszewski, o kurde, Czyzis, ja i nasz gość Łukasz Kurzyńca. Dobra, to co ten Konrad tutaj nam napisał? Ty masz umiejętność czytania. To co, mam przeczytać Konrada? Proszę pana. No dobra, nie wiem jak film przeczytam, ale okej. Okay. Więc Konrad napisał tak. Z punktu widzenia lidera, gdy wszystko inne zawiodło i doszło do mocno personalnego spięcia na linii podwładny lider, totalny impas. Jak funkcjonować w takiej sytuacji? Jak wydawać podwładnemu polecenia? Jak zażegnać konflikt? Jak wyjść z takiej sytuacji, tak by nie stracić w niczyich oczach? Co zrobić jako lider, gdy jest się świadkiem takiego zajścia w sąsiednim zespole? Andrzeju, nie denerwuj się. Nie wiem, To o jest co śmieszny chodzi. filmik. Tak? Nie widziałeś tego filmu? Nie wiem, nie kojarzę. Naprawdę. Czy jest tego znak? Mam oglądać? To później, na zadania domowe. Tak, właśnie. Aha, dobra, to chyba kojarzę. No. Możemy wziąć na celownik jeden punkt i spróbować go rozpykać. No to który punkt chcemy rozpykać? Po kolei. Po kolei. No to po wstępie jest punkt, jak funkcjonować w takiej sytuacji, jak wydawać podwładnemu polecenia. Czyli, że jak doszło do spięcia personalnego na linii podwładny lider, totalny impas, czyli powiedzmy mamy tego Jasia, tak, który nie chce przyjmować do wiadomości poleceń, tak? Jak funkcjonować, jak wydawać polecenia podwładnemu. Go. No mnie się wydaje, że jeżeli coś nie zagrało i nie ma tej chemii pomiędzy, nie wiem, osobnikiem i liderem, to nie ma się co męczyć. Jeżeli jest taka sytuacja w organizacji, to można spróbować zmienić lidera. Nie ma chemii, no nie ma się co męczyć. Spróbujmy czegoś innego z kimś innym. Mhm. Tylko zakładam, że to już myślę, takie że to nie jest było ten przypadek. Właśnie ekstremalne, tak? Że jak już chyba wszystko inne zawiodło, czy... Myślę, Bo że to jest... Zakładam, że to nie jest pierwsza opcja wyboru. Myślę, że to raczej taki przypadek, że masz gościa w projekcie i się nie możecie dogadywać, sobie tam pojechaliście, wiesz, po matkach i całym drzewie genealogicznym. No i przychodzi wtorek, nie? I spotykacie się przy ekspresie do kawy. I co wtedy? No Nikt to nie chyba wie. I wtedy wtedy jest to właśnie chyba właśnie... zmienić. Wtedy jest właśnie to co było teraz, taka dziwna cisza. To jest, wiesz, pytanie, podstawowe pytanie, ile ekspresów jest w firmie? Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że się spotkacie przy ekspresie? Rozumiem. Też Simpsony. Tak, tak. Załóżmy, że jest jeden. No, no to chyba wtedy faktycznie, znaczy, wydaje mi się, że no okej. Nie wiem, ja sobie mogę wyobrazić taką sytuację, że to jest, że taka sytuacja wydarzyła się, powiedzmy, spowodowana jakimiś, no nie wiem, silnymi emocjami, tak? Powiedzmy, Ja tak coś miałem, się stało. Ja wam powiem, ja miałem taką sytuację. Ja byłem deweloperem i miałem spinkę taką dosyć mocną z project managerem. On coś chciał, żebym coś robił, ja uznałem, że to zupełnie nie ma sensu, bo to i tak zostanie wywalone w kubeł i tam sobie pojechaliśmy. Znaczy, nie było właśnie całego drzewa, ale powiedziałem, że ja tego nie będę robić, bo to jest zupełnie bez sensu. On, pamiętam, że chciał mnie przekonać, próbował mnie przekonać, żebym chciał to robić. I powiedziałem, ja tego nie będę robić, ale jeśli będziesz mi każesz, to zrobię, bo jesteś tutaj menedżerem tego projektu. I on tam cisnął, a ja bym chciał, żebyś ty chciał. Ja mówię, nie. I grupą pojechaliśmy. I później było tak, że właściwie ja zapomniałem o tym, co jest, powiedzmy, w miarę szybko, chyba też. W sensie było tak, nie było fajnie, było heheszków. To było takie, że okej, okay, dzisiaj zrobiłem to, jutro będę robił to, dziękuję, następne, nie? Tak zrobiło się sucho, bardzo biznesowo. Ja później odszedłem z firmy, ale myślę, że to po prostu pewna taka więź społeczno-socjalna została, wiecie, złamana, nie? Że już nie byliście rodziną, tylko...
No nie byliśmy kolegami, tylko kontraktor byliśmy... Tak, tak. i firma. Dokładnie. Pamiętam, że pomarańczowy też jednego gościa zniszczyłem. PM-a też coś tam marudził. No, bo strasznie się zirytował. Mieliśmy jakieś spotkanie i on zaczął coś tam się przygotowywać, a mi jakiś kabel przeszkadzał. Wszedłem po stół, żeby tam coś nim coś poklikać. I on się coś strzelił, fochem i wyszedł. I tak go zniszczyłeś? No w sensie to wiesz, to było takie, taka bzdura totalna, nie? No właśnie, no. No ale zdarzało się i wyszedł z sali. I już nie było spotkania, nie? Wow. Szachmat. Tak, tak. To była jakaś taka zupełna pierdolona. No teraz później było okej, nie? To ja stwierdziłem, że to jakieś takie głupie zachowanie. Zupełnie ja sobie nie robiłem z tego nic, po prostu dalej było cześć i tam heheszki. Tylko to było zawsze z tej perspektywy, że ja byłem pod, nie? W sensie to mi zależało mniej wtedy, tak powiem. Gdyby to było z drugiej strony, myślę, że starałbym się wyjaśnić jak najszybciej to, nie? I powiedzieć, staram się doprowadzić do sytuacji, tak sobie teraz myślę, okej, okay, nie musimy się lubić, nie musimy, wiesz, tam głaskać się codziennie, zachowujemy pewne biznesowe takie zachowanie, tak? Cześć, cześć, dzień dobry, nie musimy gadać o polityce i o pogodzie i o kwiatkach. Po prostu pracujemy razem, nie? I tyle. Czy takie zawodowa relacja po prostu. Tak, tak. Cześć, jestem Jarek, cześć, jestem tam, nie wiem, Jasiu. Wojtuś, Jasiu właśnie. Okay, to są taski, okay. Nie? No dobra, no ale okej, okay, ale to zakładamy w tej sytuacji, że jesteś odpowiedzialnym i racjonalnym, bym powiedział, osobą. Wiem, że nie te formy użyłem, ale że jesteś odpowiedzialną, racjonalną osobą. Z tego tutaj pytania zakładam, że tak nie jest, no bo wiesz, tutaj jest pytanie, jak wydawać podwładnemu polecenia. Tu zakładam, że jeżeli dochodzi do takiego pytania, to normalne wydawanie poleceń, powiedzmy, czy tam mówienie, co trzeba zrobić, nie skutkuje, tak? Nie, nie, myślę, to jest tak, że była jakaś spina, pojechaliście sobie, wychodzicie z pokoju, wracacie, no i trzeba dalej pracować, tak? Myślę, że tutaj też... No i jak to powiedzieć, że zrób to i to? Tak, no o to chodzi. Przez zaciśnięte zęby. No tak, trochę jest inna tak jakby relacja, tak jak mówisz. Nie, no trzeba odpocząć, trzeba sobie wziąć, wiesz, głęboki oddech i nie możesz zaraz po kłótni pójść do gości i powiedzieć, a przy okazji ten task wymaga roboty, nie? Mhm. Po prostu trzeba się uspokoić i przemyśleć, nie wiem, trochę lodu zjeść. Może warto iść na kawę. Ale bez tego drugiego człowieka. Tak, i spotkać się z trzecim, z którym się pokłóciło i przy kawie. No dobra, a taką sytuację, bo rozumiem, czekaj, ty Jarek tam w tej jednej sytuacji nie wyjaśniałeś tego, tak? Tylko nie. Po prostu daliście sobie czas i to tak jakby minęło i już nie wracaliście do tego tematu, tak? Mhm. Że kabel był... To nie, w ogóle, wiesz, tam wyśmiałem. Okej. Okay. Wyśmiałem gościa, popłakał się i... Nie, okay. To było szybko, on chyba też zapomniał i tyle. No dobra, znaczy z jednej strony ja przyjmuję to tak jakby wyjaśnienie, z drugiej wydaje mi się, że to nadal zakłada, że te osoby są takie mocno racjonalne i chcące tak jakby nadal ze sobą współpracować, nie? No bo no chcąc, nie chcąc, no muszą. No nie wiem, no ale wiesz, potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że ten właśnie, tak jak w tych scenkach, tak? Że ta osoba mimo takiej sytuacji, wiesz, dalej nie daje się z nią współpracować. Nie? No to jest praca, Paweł, no to albo przychodzisz do pracy, albo nie dostajesz hajsu. Ale Jarek, ja to wiem, natomiast ja nie mówię, że ja tak robię. Okej, okay, to ty, wiesz, wtedy możesz sobie wziąć ewentualnie, tak sobie myślę, osobę postronną, która wytłumaczy tym dwóm gościom, gościną ewentualnie, że sorry, tutaj nie jesteś, nikt nie jest dla przyjemności poza szefem. No i tu jest biurko, tu jest twoje miejsce pracy, zarabia na chleb, nie? Okej, okay, czyli mówisz, że po prostu... Myślę, że w najgorszej sytuacji. W takiej sytuacji nie ma problemu, tak? Tylko że w najgorszej sytuacji trzeba, powiedzmy, nie wiem, wyżej pójść, tak? Niech. No jeśli powie, tych tak? Dwóch się nie potrafi samych ogarnąć, to tak, to trzeba pójść po sędziego, tak sobie myślę.
Albo po negocjatora. O, Niekoniecznie właśnie. trzeba od razu eskalować jakiś konflikt, tylko można iść na przykład do działu HR i poprosić o próbę Mediację. rozwiązania, tak, mediację Okej. i pokojowo próbujemy to załatwić. Bo też może być tak, że, bo widzisz, Jarek, ty wspomniałeś, że od razu zostajemy na stosunkach, czy tam na zachowaniu czysto zawodowym, ale może być też tak, że jedna z tych stron jednak się z tym będzie źle czuła i od razu będzie chciała załagodzić ten konflikt, przyjdzie i położę ci sneakersa, sorry, źle powiedziałem, źle się zachowałem. Na zgodę masz tutaj ciasteczko czy coś. Tak, to jest taki dobry scenariusz, nie? Że ktoś stwierdzi, a dobra, poniosło Okej. mnie. Cukier spadł, było źle, nie? Tak też. Bywa. Jak cukier spada, to ludzie szaleją. No dobra. Drugi punkt To był Łukasz właśnie rozpykał. tak. Czyli, że HR-y, tak? Nie, sneakersem. Aha, ale HR-y też mogą zażegnać konflikt, nie? HR, tak, oczywiście. HR-y dobre na wszystko. Możecie się tak, dobry Czy... HR, dobrym HR-em. Mnie się wydaje, że powinien służyć pomocą właśnie w takich niecodziennych sytuacjach, nie? Nie tylko zatrudniać ludzi może, ale też właśnie, jeżeli się zdarzają jakieś tam problemy czy coś w ten deseń, to mogą na pewno służyć pomocą, nie? Bo z reguły HR ma więcej kompetencji miękkich. My raczej jesteśmy mocno techniczni, a te miękkie kompetencje to tam przychodzą z czasem albo są mimo wszystko, ale skupiamy się jednak na technicznych sprawach, bo takie jest nasze stanowisko. Okej, dobra. A ostatni punkt był, co robić jako lider, gdy jest świadkiem takiego zajścia w sąsiednim zespole? Tak? Czyli zakładam, że nie u nas, tylko nie u nas źle się dzieje, tylko obok. To mi się kojarzy scenka z przyjaciół, jak Monika, tak Monika bije się z Rachel i Phoebe łapie obie za uszy i mówi: Now you are my bitches. I Paweł, trzeba złapać za uszy, tak? no tak, tam dochodzi Okej. do kłótni, to wchodzisz ty cały na biało i mówisz: no, 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 no. No Okej. to zależy, no. To żeś powiedział. Może być też tak, że nie wiem, łapię to jedną z tych osób w kuchni przy kawie i próbuję z nią jakoś też rozmawiać, być takim mediatorem, może nie mediatorem, bo nie ma tej drugiej strony, ale porozmawiać, słuchaj, co tam zaszło, może spróbuj coś tam, może spróbuj coś tam. Czyli ogólnie, że nie przymykać oko, tak? Nie przymykać oka, tylko coś tam pogadać z jedną czy z drugą stroną. Czasem się nie da przymrużyć oka, bo wiesz, jeżeli to jest Bo głośno rozgrywa jest. się tak głośno i gdzieś tam obok zaraz jakiś stół albo i krzesło leci, monitor. Okej. Okay. Ciężko. Czyli ogólnie tak teraz próbuję sobie analogię do tego filmu, tak? Do tego Andrzeju, nie denerwuj się, czyli trzeba ogólnie uspokoić, tak? Obie strony. Że cokolwiek by Odkręcimy. się nie działo, to Tak, odkręcimy spokojnie. ode mnie, dostaniesz ty tam blaszkę, nie? Okej, okay, no chyba tam pamiętam, co tam z czołgiem było, tak? Tak, Chyba. tak, tak. Pogniotło mu się. Pogniot. Okej. Okay. No dobra, no to tutaj. A jakbyście tam tą sytuację mieli i powiedzmy kłóci się szef z podwładnym, to do którego byście uderzyli najpierw? Albo inaczej, waszym zdaniem, który powinien wyciągnąć rękę? Ten, który zawinił. No i zakładam, że chcesz, żebym powiedział szef, tak? No, tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy to jest słuszne myślenie. Nie wiem, no mi się wydaje, że wiesz, no tak jak mówię, ten, co zawinił. Tylko trzeba winę, nie? Znaleźć winnego. Czasem ciężko orzec. Tak, obie strony mają rację. Ktoś się czasem musi wykazać po prostu szybciej skruchą, może, nie? I przyznać błąd i tyle. Różne sytuacje są. Ciężko tutaj jednoznacznie ocenić, nie? Tak, nie wiem, czy znajdziemy dobrą odpowiedź na wszystkie sytuacje, Tak, Jarek. no właśnie, tak. Bo to takie właśnie pytanie mi się stąpnęło, ale dobrze mnie wyprowadziliście z niego. No dobra.
Czy najlepiej kupić Snickersa obydwu stronom i liczyć, czy się dogadają? Tak, chyba że ktoś cukrzycę ma, to może. To mu ten drugi insulinę kupić. Nie wiem, czy to tak można sobie kupić po prostu. 3 fiolki insuliny poproszę. Właśnie. Jest afera w pracy, insulinę proszę. Snika, insulinę. No dobra. To coś jeszcze tu od Konrada? No nie wiem, jeśli chodzi o mnie, to ja jestem usyta z prawa. Okej. Okay. Ukontentowany. Ukontentowany. Czyli co, jakby coś to, jak, jeśli sami nie możemy z sytuacji wyjść i Snickers nie pomaga, to szukamy mediatora, patrzymy na HR. No chyba tak, no bo to w sumie nawet jest takie trochę oczywiste, tak? Jeżeli mamy impas, nie potrafimy sobie tego konfliktu rozwiązać, no to potrzebujemy jakąś trzecią stronę chyba, nie? To jest takie, tak jak teraz myślę, że mogliśmy od razu tak powiedzieć, że bez tych wszystkich rozważań. No ale wtedy podcast by nie trwał tyle, ile trwa. Tak, nie moglibyśmy atakować rekordu nagrania, nie? Tak. No dobra. Może być firma bez HR-u. Wtedy gdzie? No właśnie, Paweł, u ciebie. Masz, no. Masz HR? Ja jestem HR. O, fajnie, współczuję. Ale jeżeli by nie było na przykład takiego działu HR, ja bym spróbował poszukać jakiejś osoby w firmie, która jest, no, ma umiejętności miękkie albo potrafi się wejść w tą rolę mediatora, nie? Posłuchać jednej strony, drugiej strony, dobra, to słuchajcie, może tak spróbujecie. No ktoś, kto ma taką cechę, mediator. No dobrze, no ale powiedzmy u Pawła, tak? Ktoś się pokłócił z Pawłem i tam, wiesz, poszło właśnie o to, kto z kim, kiedy. I Paweł mówi, ej, Wojtuś, kto ma rację, ja czy ten Piotruś? No i teraz wtedy trzeba politycznie odpowiedzieć, nie, no słuchajcie. No, no właśnie, to złe pytanie. Ja bym nigdy takiego pytania nie zadał. Nie, oczywiście, oczywiście. Ja myślę, że pytanie może być bardzo często zadane, ale to właśnie chyba umiejętność, żeby wybrnąć i nie odpowiadać na to, tylko spróbować jakoś uciec od odpowiedzi, a spróbować wtedy nagiąć. Ale ja będę naciskał, no dawaj, no. Tutaj już przelew zlecam. No i wtedy mówisz, a to ja muszę właśnie tutaj wyjść, bo telefon i... Tak, tak. Mleko na gacie. Zawsze można powiedzieć, sorry, nie mieszajcie mnie do tego. No, jak ktoś już się tak domaga... No. Ale to też trzeba mieć twardy charakter, nie? Wiesz, to też nie każdy tak potrafi, ale... Nie każdy potrafi, nie każda sytuacja też tak wygląda. Aż wymaga takich tego rozważań. No widzicie, te nechary się przydają. Tak, będę szukał. Dobrze. Kogoś z miękkimi tymi umiejętnościami. Dobrze. Dobra, no to czytaj, co tam Marek. Dobrze. Marek nam tu rzucił do Hacker News. Long story short. Przywódczy styl zarządzania może sprawdzić się w wojsku, ale nie w projektach, gdzie wykonuje się pracę kreatywną. Teza: lider nie jest od tego, żeby rozdzielać zadania i rozliczać z ich wykonania, tylko wspierać zespół. Może warto wziąć pod uwagę jako podejście alternatywne do klasycznego, ale w sumie dość oczywiste, biorąc pod uwagę na przykład Scrum. Co wy na to? Trochę się zgubiłem. W którym miejscu? Tak. Tak na początku. Jaki jest problem? Znaczy, ten pierwszy akapit jest właśnie problemem typu lidera, tak? Czy siedzi na kamyczku, czy razem z zespołem ciągnie kamyk, nie? To jest pierwszy akapit, o tym mówi. Że siedzenie na kamyczku to może w wojsku, ale że w projektach i w pracy twórczej to raczej ciągniemy wszyscy ten kamyk. Tak, czyli że jeżeli ja dobrze rozumiem, to że ten styl właśnie, gdzie lider siedzi i tylko rozkazuje, nie sprawdzi się w IT. Myślę, że to jest zły sposób i powiedzmy nie da dobrych rezultatów zarządzanie takim stylem. Dobra, no to ja mam taką teraz trochę, poprawcie mnie. Jeśli ktoś jest dobrym liderem, to może tak zmotywować zespół, że będzie wystawiał tylko zadania na ręce, na zasadzie, ok, żeby dotrzeć do celu, potrzeba zrobić to. Kto chce to zrobić?
i ktoś mu przyjdzie sobie rzucenie z ręki. Dobra, świetnie. To jest jeszcze do zrobienia to i to. Ja mogę zrobić, wiesz, ktoś zabierze jeszcze jednym. Tu. Ktoś zabierze jedną rękę i mówi, okej, okay, to ja robię tą robotę, nie? Dzięki temu się posuwamy. To nie jest tak, że on musi te zadania rozdzielać. W sensie mówi, że ty i ty zrób, tylko mówi, że są dwa zadania. Jest nas trójka. Sorry, są trzy zadania, jest nas trójka. Ja wezmę to, które zostanie, tak? I to nie jest takie zadanie, że ty zrób, tylko jeśli chcemy dojść do celu, trzeba to zrobić. Ale tu już widzisz, jest, że trzeba, tak? Czyli jest trochę narzucanie, tak? Nie, bo nie mówi kto. Okej. Okay. Teraz wiesz. No dobra, ale załóżmy sytuację. No. Dwa zadania, nikt się nie zgłasza. No to on robi sam, no. Okej. Okay. Jeśli nie chce wskazywać palcem, tak? Myślę, że to jest trochę tak jak z dziećmi, że okej, okay, trzeba posprzątać pokój, nie? Pokój wymaga posprzątania, nie? Jak się nie domyśli, że trzeba posprzątać pokój, to może powiedzieć posprzątać swój pokój. Jak nie, to może powiedzieć, bo nie będzie gumisiów. Okej. Okay. Ostatecznie. Czyli teraz, to ja... No? No nie wiem, chcesz dokończyć? Bo tak, to chcę to zdać. Teraz tutaj wchodzą te właśnie miękkie umiejętności, o których mówił Łukasz, o tym feedbacku, ale jednocześnie też te wszystkie sztuczki takie, które gdzieś po różnych książkach są pozaszywane, tak? Tak jak z tym dowcipem, że dżentelmen powie spierdalaj w taki sposób, że będziesz cieszyć się na myśl o podróży. I to tak nie samo. Dżentelmen. Dżentelmen. Dżentelmenel. Nie. Mistrz. Charyzmy. No, tak. Nie ma. Tak. Okay. No właśnie, no i tak samo tutaj, tak? Może przyjść lider i powiedzieć, pokój wymaga posprzątania. I ty myślisz sobie, kurczę, zajebiste, będę sprzątał cały dzień. Nie? Albo możesz powiedzieć, dyplomata. Tam jest odkurzacz czy coś. Uh-huh, i rób. Uh-huh. Okej. Okay. No ale nadal to wydaje mi się, to co chciałem chyba powiedzieć przed tym twoją wstawką teraz, to nie jest taki jawny sposób rozdzielania, tak? To jest bardziej właśnie ten sposób taki kreatywny, tak? Żeby tak powiedzieć... Nie, poczekaj, bo to jest praca kreatywna. To co innego. Praca tak, ale chodzi mi o to, że ten sposób, jak ten lider przedstawiony przez ciebie rozdziela te zadania, no nie jest taki jawny sposób powiedziane, ty zrób to, tak? A ty zrób to. No właśnie o tym mówię, że lider wcale nie musi rozdzielać zadania w sposób taki imperatywny, tak? Tylko mówi, że jest coś do zrobienia. Czy jest ktoś chętny? No właśnie, ale to wydaje mi się, że to się zgadzasz z tym, że to nie jest ten styl przywódczy, bo dla mnie mówienie jest coś do zrobienia, kto chce się tym zająć, nie jest stylem przywódczym. Trochę tak, trochę nie. No dla mnie możesz... przywódczy, ja wiesz, wojsko kojarzę z tym takim, ty kurwa zrób to. No tak, tak. Ale będziesz bipał potem, nie? Teraz lider, nie będę, będziesz szło mięso. Będę raczej modemowo wrzucał. Myślę, że to jest takie, tak jak Signal R, tak? Działa na soketach, jak nie, to tam robi degradację. No i lider też chce gdzieś dojechać. I teraz może wystawić taska i powiedzieć, że jest to do roboty. Jak to nie pomoże, to może lekko zachęcać, a ostatecznie mu powiedzieć, Jasiu, wstań z kamienia, tu masz sznur, ciągniesz z nami, tak? Albo idziesz sobie szukać innego kamienia. Mhm, okej. Okay. Rozumiem. No, lider to nie jest taki. To jest to, o czym mówiliśmy na początku, tak? Lider to nie jest tylko taki gość od głaskania. To gdzieś w zazębieniu musi dojść, że to jest lider projektu, tak? Jakiegoś zadania, tego kamyka, lider kamienia. To jest kamień, którym ja lideruję, którym jestem jego szefem, ale jestem na początku lin, można powiedzieć, tak? Uh-huh, teraz uh-huh. Rozumiem, że czasem może ktoś musi odpocząć i usiąść na kamieniu i okej, okay, każdy powiedzmy ma taką rolę, że siedzi na kamieniu i odpoczywa, ale się zmieniamy. Tak sobie myślę. Okej, okay, dobra. Rozumiem teraz, co chcesz powiedzieć. Czyli podsumowując, spróbuję podsumować, czy dobrze cię zrozumiałem, że ten lider ma różne style zarządzania swoim, powiedzmy, portfolio. Powinien mieć tak naprawdę. Powinien mieć i
Pytanie teraz, czy dobry lider powinien zacząć od tych łagodnych form, zanim pójdzie do tych, powiedzmy, bardziej stanowczych, czy niekoniecznie? Łukasz się zastanawia, to ja wykorzystam ciszę. Łukasz gra pauzą. Ja powiem, to zależy od człowieka, bo możesz mieć, masz różnych ludzi w zespole. Masz takich, to tylko przyjdzie ci i powiesz, wiesz co, ten pokój jest taki, trochę, jest bałagan w pokoju, nie? A on już skuma, o co chodzi, że trzeba posprzątać. A jest taki, do któremu przyniesiesz odkurzacz i powiesz, tam są śmieci, masz 15 minut, nie? I on okej, okay, on to kupi. Są różni ludzie. W związku z tym do każdego trzeba podejść inaczej. Okej, okay, czyli bardziej w zależności od człowieka różny sposób zarządzania niż od tak jakby nie wiem czego, ale że od łagodnych do mniej łagodnych metod. Okej, okay, dobra. Ale to też zakładam, że ta wiedza, jaką metodę użyć co do człowieka, no przychodzi z czasem, tak? Czyli pewnie zawsze się... Okej. Okay. Raczej by się zaczęło od tych łagodniejszych i dopiero jak one nie skutkują, no to wdrażasz bardziej stanowcze, no i później już wiesz, tak, a z tym to trzeba od razu tak. Bez owijania, bez tam jakichś tam wyleciało mi słowo, dobra, nieważne. Bez takich powiedzmy gierek, tylko wprost rób to i to. Okej, okay, no dobra. Generalnie tak jest chyba zawsze, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem, nie? Że... Znaczy, no z jednej strony tak, ale mogę sobie wyobrazić, że ktoś właśnie by miał tylko... Właśnie to próbowałem ustalić, czy ta degradacja, o której Jarek wspominał, bo wiesz, możemy sobie wyobrazić lidera, który od razu jest stanowczy, tak? I właśnie ma ten styl przywódczy wojskowy, tak? No to jeżeli ktoś ma taki styl, to tutaj nie widzę tak jakby degradacji, bo dla mnie to jest ta ostatnia forma, tak? Działania. Więc tutaj nie możemy... trudno mi sobie wyobrazić lidera, który ma styl wojskowy, a jak ten nie działa, to mówi, a to może byś jednak to zrobił. Wiesz, przechodzi w drugą stronę, nie? Z tymi stylami. Raczej jest od takiej łagodnej formy do bardziej stanowczej. Może to też zależy od tego, jak chcemy być postrzegani, bo jeżeli chcemy być tak jak w wojsku postrzegani za, no, za imperatora i to wtedy musimy zawsze, nie? Róbcie to, róbcie tamto, ty Kowalski robisz tamto, a ty Poniatowski robisz tamto, nie? A jeżeli chcemy być postrzegani za takiego lidera, który właśnie stara się motywować i tak dalej, no to musimy podejść w inny sposób do zespołu. No okej, okay. No faktycznie. Ma to też jakiś sens, że jak chcemy być widziani jako lider. Może ktoś chce być taki, że się wszyscy go boją, nie? Tak jest. Chociaż z drugiej strony, no wydaje mi się, że ten styl właśnie ma rację bytu tam, gdzie teoretycznie osoby, które powiedzmy są zarządzane tym stylem, mają średni wpływ na to, czy są tam, czy ich nie ma. Tak? No powiedzmy w wojsku, jak jesteś w wojsku, no to chyba tam powiedzmy masz małe możliwości bycia w innym miejscu. Czyścić toaletę można. No, ale nadal jesteś w wojsku. Czy tak. Chyba, że poza wojskiem czyszczenie toalet, ale nie, zakładam, że w wojsku czyszczenie toalet. No, ale spoko. No, w sumie może ktoś chce mieć taki, powiedzmy, być postrzegany jako taki bardziej twardy lider. Okej. Okay. Nie wiem, coś z tego chcecie dodać jeszcze tutaj? Właśnie stawiam się, bo powiedziałeś, Paweł, że najpierw próbujesz miękko, później twardo, nie? I że w drugą stronę jest ciężko. I właśnie się tak zastanawiałem, czy dałoby się tak właśnie zrobić, nie? Że najpierw rozkazujesz, a później jak to nie działa, to później tak miękko prosisz. I czy to by zadziałało? Nie wiem, dla mnie to brzmi tak trochę no, nie w tą stronę, nie? Że raczej próbujemy takich mniej... No bo też z tym takim rozkazywaniem, przynajmniej dla mnie, wiąże się taki, no powiedzmy, może nie że krzyczysz rozkazując, ale jakiś taki bardziej ostry przekaz, tak? Znaczy, silny może? Nie, spoko, to powiedziałeś ma sens. Mi się wydaje, że to mogłoby zadziałać, ale nie w ramach tego samego zadania, czyli masz do zaimplementowania jakiś tam feature, powiedzmy sprzątanie pokoju i idziesz do człowieka, mówisz mu posprzątaj pokój, a on się tam, wiesz, obrusza i w ogóle jest smutny. Natomiast myślę, że z innym jakimś zadaniem
gdy wiesz, to już nie działa i wiesz, dostajesz feedback, nie? A tam do tego domka to musisz inaczej podchodzić i jak wtedy idziesz do niego i masz do głowy to, że okej, okay, niego trzeba inaczej traktować i inaczej sprzedajesz mu zadanie, to wtedy jest szansa, że to mogłoby zadziałać, nie? Że przechodzisz tego typu władczego na rzecz miękki i patrzysz, czy działa. No tak, co? Ale no. Sorry, ja potem tak jakby stosujesz wobec tej osoby ten drugi, tak? Tak. Jeżeli zadziała, no okej. Okay. Ale mnie się jeszcze wydaje, że jeśli zaczynamy od wydawania poleceń albo z tej ostrzejszej formy, to potem już ten człowiek, jak za kolejnym razem spróbujemy jakoś łagodnie, to ten człowiek się trochę, wiesz, będzie bał. Więc, no, jasne. Więc wtedy co z tego, że ty podchodzisz do niego łagodnie, jak jemu się już wydaje, że ty jesteś, wiesz, tutaj wodzem, takim, który ci każe robić, więc nie może się sprzeciwić tobie, nie? Więc jakby jeżeli zaczniemy od rozkazów albo mocnego wydawania poleceń, to wtedy już tak po dobroci trochę nie będzie działać, bo on będzie miał w głowie wtedy obraz twojej osoby jakby trochę inny, trochę taki władczy. Może być. No to wtedy może trzeba zastosować jeszcze wyjaśnić, nie? Że mam taki tryb życia, że sorry, tam żona, dzieci, kredyt, wiesz jak to jest, nie? Masz tu Snickersa, przy okazji pokój jest brudny, nie? Możesz nie wiem, próbować, rzeczywiście. No, Tak. Możesz próbować załagodzić wtedy swój wizerunek, ale no wiesz, on to jest tak jak z odbudowywaniem wtedy zaufania, nie? Tak. Jest trudniej po prostu w tą stronę. No tak, no, w sumie. Dobrze, dobrze. Też jest tak. Może się da w takim razie. Nie wiemy. Ktoś musi spróbować. Ty spróbuj. Poczekaj, Paweł, mógłbyś spróbować? Przemyślę. Okej. Okay. Dobra. Czyzis. No, czyzis. To proste jak reklama, weź nie pierdol. Jak zawodzi komunikacja personalna, to przechodzi się na komunikację pisaną, aby skupić się na faktach i wyjaśnia na drugi dzień. Niby to oczywiste, że lider nie jest od tego, żeby rozdzielać zadania i rozliczać z ich wykonania, tylko wspierać zespół. Ale w szczegółach wychodzą problemy, choćby sama psychologiczna zależność lidera od jego nadwładnych, co mu psują humor, a potem on programistom się odwdzięcza. Jest jakieś wyjście dla szeregowego programisty z takich sytuacji, gdzie staje się ofiarą czyichś negatywnych emocji, skoro jest tylko programistą, facetem od łopaty, Andrzeju? To chyba nawiązanie do tego filmu. Andrzeju, weź nie pierdol. Tak, muszę sobie przypomnieć ten film. Ja się znowu zgubiłem. Chyba jest taka pora, albo coś tak... To z tego, że drzemkę sobie uciąłeś. W sensie, bo tam też są akapity, nie? Ten pierwszy akapit jest, że jak zawodzi komunikacja personalna, werbalna mi się wydaje, to tak, tak. Idziemy na komunikację pisaną. Znaczy, to jest ten bardzo ważny aspekt, że skupiamy się na faktach, nie? Tak, ale wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście werbalnie coś nie działa i przechodzimy na tą pisaną, to ona już jest taka pisana, taka mega formalna, nie? Że już nie jest tak, że sobie możemy usiąść i porozmawiać, tylko wtedy, kurde, ja już z nim nie mogę rozmawiać, do niego nic nie trafia, no to jedyne co, no to napiszę mu tego maila, to będzie mega oficjalne, formalne, skupimy się na faktach, no bo ja już z nim rozmawiać nie mogę, to już wiesz, też łamie trochę, może nie łamie, ale daje ewidentnie do zrozumienia, że nie mogę się z tobą porozumieć, więc muszę pisać maile. Gdzie skupiam się na faktach. Tak, ale z drugiej strony pamiętajcie, przynajmniej ja tak czasem mam nadzieję, że wy też, że komunikacja pisana ma pewną doskonałą funkcjonalność. Że możesz coś pomyśleć, napisać, ale musisz tylko wysłać. To jest jeden z lepszych feature'ów. Nie, więc możesz napisać. Można tak? No, nie zawsze musisz naciskać Enter, nie, po każdym tym. I to czasem pomaga, bo czasem wiesz, coś mówisz i coś palniesz, później kur, po co ja to powiedziałem, nie? To jest chyba te mózgi, o których wspominałeś, nie? Te szybkie, wolne. Nie, to w ogóle to wchodzą emocje, nie? Tutaj jest pewnie Sławek Sobotka, by coś o dinozaurach powiedział, tych przedmuszkach i tak dalej. Natomiast po prostu wiesz, jak ktoś coś gada i mówi, że z ojca, tam pradziada wywodzisz się od tych szczurów, to myślisz, kurwa, Andrzeju. Okej. Okay.
Ale to zakładam, że takie przejście na komunikację pisaną to już jakaś ostateczność, nie? Tak mi się wydaje. To też może być pochodna tego, że wiesz, jak masz spotkanie z kimś i sobie tam coś wyjaśniacie i coś nie idzie, po prostu robi się gorąco, to też myślę, że takim krokiem wcześniej po prostu jest wyjście sobie na 5 minut spokoju, weźmiecie kilka oddechów, ochłoniecie, przemyślenie sprawy i powrót do pokoju, żeby jeszcze kontynuować, nie? Zanim przejdzie się w formę mailową. Okej. Bo to też dobrze pomaga. No właśnie, tylko to później już dalej nie skumałem. Znaczy, dobra, mogę, ja pewnie też źle tutaj zaakcentowałem wszechobecne znaki interpunkcyjne. Wydaje mi się, że chodzi tu o to, że mamy tą frazę, że lider nie jest od tego, żeby rozdzielać zadania i rozliczać z ich wykonania, tylko wspierać zespół. Natomiast jak sobie radzić w sytuacji, gdy lider przenosi tak jakby może nie problemy, ale humory tych osób, które ma nad sobą, na osoby, które ma pod sobą, czyli programistów nieszczęsnych. Jak sobie w takiej sytuacji radzić? Tak, jeżeli lider, powiedzmy jakieś negatywne emocje z gadaniem z, nie wiem, szefem czy z kimś, kogo ma nad sobą, przenosi w dół. Tak, rozumiem. No to sorry gościu. Który gościu? Lider czy no, ten pośrodku niestety, ten man in the middle. Czyli lider. Przejeba. No tak, bo ta sytuacja tutaj, ona mi się kojarzy z takim idealnym przykładem project managera. Że to jest taki gościu, który dostaje opierdol od każdej ze stron, nie? I do każdej ze stron musi być się uśmiechać. Przychodzą programiści i mówią, kurwa, ten biznes to pojebane w ogóle i jadą z koksem, nie? A on mówi, no rzeczywiście, rozumiem was, nie? Idzie do biznesu i mówi, programiści są niezadowoleni. Biznes, a ci programiści znowu tam wymyślają i jadą po programistach. No rozumiem, przychodzi do programistów, no biznes ma pewne uwagi, nie? I po prostu jest stały w gównie, ale wszyscy widzą, że on coś robi, nie? I to taka rola mi się wydaje jest. Taka jest sytuacja idealna, nie? Tak powinno być, nie? Tak powinno być, żeby ten lider w tym momencie był takim trochę filtrem, nie? I też odpowiednie potem właśnie przekazywanie feedbacku, ubieranie to pod odpowiednie słowo. Bierze na klasę bluzgi, ale filtruje to i przekazuje to potem delikatniej. Wypluwa kwiatuszki. No tak, tylko tutaj pytanie jest, jak ten programista ma sobie poradzić, bo z tego co rozumiem, tu ten lider no jednak nie jest taki idealny i zamiast kwiatuszków to jakieś tam osty chyba wylatują i... To cytuję wtedy. Przekazuję dokładnie to samo, co tam nadrzędne stanowiska mu przekazały. No i co taki biedny programista może zrobić? Teraz patrzymy na samym... Ci na samym dole, tak? No. To nie ten odcinek, nie? Teraz jest o liderach. Tak właśnie. Myślę, że to jest, co powiedział Łukasz. Jak nie ma chemii, jak masz lidera z dupy, to mówisz... To idziesz do lidera, mówisz, z tym Andrzejem tam się nie układa, chciałbym zmienić. Jeszcze Jarek kiedyś mówił, że jak nie możesz zmienić lidera, to zmieniasz lidera. Tak, dokładnie. To taki najlepsze hasło jest. Okej. Na z którymś podcaście tego się nauczyłem. Chyba ten Soski z radio. Może, no to, ale tam z pracą, tak? If tak. You can't change job. If you can't change job, change job. Okej. Okay. No dobra, to co? Czy this tutaj mamy załatwione? Znaczy... Jejku, to jest stary temat jest w ogóle. Jak jesteś z marca, z Dnia Kobiet akurat ten wpis. Nie, to tak, się nasz rok, matko. 2017 założyłem. January. O matko, dobra, nieważne. Tak. Tutaj jeszcze sami ci deweloperzy na samym dole. Zakładam, że to nie jest wojsko i to nie jest Andrzej. Mogą się wykazać też jakąś formą empatii, nie? I powiedzieć, nie no, stary, chyba nie ogarniasz czegoś, nie? Albo dobra, nie przejmuj się, coś tam wymyślimy razem. Nie? Albo powiedzieć mu, teraz twoja kolej leży na kamieniu. Nie, no do glitera. To też tak może być, no bo jak gość, jak jest lider, tak? Jak on widać, że on się zajeżdża, po prostu do tego biznesu wychodzi, ale po prostu wraca zniszczony, no to
to może być tak, że lider może zjechać swoich ludzi i po prostu, wiesz, do suchej nitki, po prostu wywalasz, bierzesz nowych ludzi. To może działać, ale dostajesz wtedy nowych ludzi, z którymi musisz się poznawać. Chyba, że nie chcesz, tak, których traktujesz ich czysto jak zasoby, które mielą kod i wypluwają kod dalej, tak? Mhm. Wiadomo, że to nie jest to najbardziej wydajne. No i z drugiej strony też deweloperzy mogą powiedzieć samo o swoim liderze, tak? Jak nie ten, to kolejny. No i znowu tutaj przyjdzie nowy, no. Tutaj chciałbym się wtrącić, bo to też jest tak, że programiści, bo nie wiem, o ile dobrze zrozumiałem, to chcesz powiedzieć, że programiści mogą też się odezwać i powiedzieć, ej, słuchaj, liderze, trochę nam to źle przekazujesz, albo trochę coś tu jest nie tak, może chcesz zwrócić tak mu uwagę. Znaczy, ale... Nie, nie, to ja miałem inną myśl. No bo nie wiadomo, czy on to źle przekazuje. Raczej miałem myśl to, że sam lider ma przejebane, bo dostaje po dupie od jednej i drugiej strony, to tutaj programiści mogą się wykazać empatią. Mówię, albo programiści, albo biznes może wykazać się empatią, jeśli widzą, że lider jest zjechany i powiedzieć, dobra, okej, okay, to postaramy się bardziej, tak? Czy jakbyśmy brali to za przykład ten, który jest opisany, czyli że ktoś tam z góry najeżdża na zespół, a lider musi to przekazać zespołowi i nie filtruje tego, tylko jakby przekazuje bezpośrednio, cytuje te słowa, które są, powiedzmy, rzuca też mięsem i tak dalej, no to no kwestia, czy jeżeli ktoś zostanie tak obrzucony mięsem i takimi argumentami, będzie miał na tyle dużo odwagi, żeby się odezwać i zwrócić uwagę też, nie? Tak, to prawda. Ja też tu tak jeszcze się wczytałem w ten komentarz i to też wydaje mi się, że to może też nie być do końca taka sytuacja, którą rozważamy, że to jest tak jakby feedback z góry, tylko to może być też w ogóle cały biznes spaczony, bo tutaj mamy w komentarzu napisane tak, że ten lider, kurde, nie chcę całego czytać, ale zależność lidera od jego nadwładnych, co mu psują humor, tak? Więc zakładam, że psują humor po prostu niekoniecznie najeżdżają na tych programistów, których ten lider ma, tylko psują humor, czyli wiesz, mogą na niego samego najeżdżać, tak? A potem on programistom się odwdzięcza, tak? Więc tutaj w ogóle no, taka jakaś termin, sytuacja. Nie? Może być. No właśnie, albo ciśnie terminem. No, psuje mu humor terminem, tak? Za szybko. Albo wykonywaniem zadań, w sensie za mało zadań realizują, nie? Że ej, słuchajcie, powinniście robić 20 tasków, a robicie tylko 2. To już nieważne, jaki tam przykład, ale... Okej, no dobra, faktycznie może być. Powiedzmy, chociaż tego nie nazwałbym tego psucie humorem, no bo to jest takie... Wiesz, dla mnie psucie humor to ktoś jest radosny, a on ci mówi, wiesz, co jesteś taki uchochany i weź się, kurde, za robotę. Nie? To jest inny rodzaj, tak jakby... powiedzmy, dołowania danej osoby, tak? Tak i nie. Może być też tak, zobacz, jesteś w IT, więc zakładasz, że ludzie są odrobinę ogarnięci, tak? Nie rzucają tyle mięsa, ile my dzisiaj w podcaście. No i teraz idziesz do biznesu z jakimś featurem, na którym się, wiesz, zespół się starał i dostarczył, powiedzmy, to, co było w wymaganiach, a biznes mówi, proszę cię, takie coś, to ja tam, wiesz, ze schodu biorę ludzi i mam w tydzień, nie? A wam płacę tyle, nie? W ogóle syf, dno i w ogóle... Weź wyjdź, nie? Okej, okay. No dobra, może być. Chociaż to też ten sam rodzaj, co ja powiedziałem, niż że biznes mówi, że deadline będzie, nie wiem, krótszy. To jest tak jakby chyba też... Psucie humoru, bo nie ma ani tego, ani uznania, ani powiedzenia, że okej, rozumiemy, tylko po prostu zjebałeś, okay. Wypierdala, nie? Wszystko źle. No dobra, tak. Okej, okay. może być. Dalej? No ale co on ma zrobić, bo tak sobie nie do końca wyjaśnić ma, co on... No, że zmienić lidera. To chyba było wyjaśnienie. Czyli mnie się wydaje, że... Jedno. No tak, jedno jest. Wiadomo, że jak ci coś nie pasuje, to próbuj to zmienić, nie? Ale wydaje mi się, że jeszcze jeżeli ktoś jest odważny, albo w takim zespole jest przynajmniej jedna osoba odważna, to może spróbować porozmawiać też z tym liderem i powiedzieć mu, że ej, stary, nie powinieneś nam tego tak przekazywać, albo spróbuj to filtrować, albo ej, dotknęło nas to wszystkich, albo popatrzcie na Jessica. Jessica jest bardzo, wzięła to osobiście do siebie i come on, spróbuj jakoś inaczej nam to przekazywać. Okej. Okay. Jarek, no. Zadowolony? Tak, tak. Dobra, mamy nadzieję, że czy zistesz? To teraz twój komentarz, to może nam tutaj streścisz.
liderzy powinni pokazywać No emocje. właśnie, pamiętam, że to chyba z Łukaszem o tym rozmawiałem. I to chyba też trochę się odnosi do tego, co po punkcie wcześniej. Czy liderzy powinni pokazywać emocje, nie? Kiedyś był taki temat, pamiętam. Tak, gadaliśmy o tym. Tylko, że to jest z marca tego roku, to już trochę czasu minęło. Ja uznaję, że jesteśmy ludźmi i że jakieś tam emocje powinniśmy jednak być, nie? Nie tak, że jesteśmy robotami, nieważne co się dzieje w domu czy w pracy, że po prostu wiesz, zawsze masz przyklejony uśmiech na twarzy. Tylko że nie powinieneś tego przynosić w dół, nie? Że jak masz zły dzień, no to w ogóle miotasz ludźmi jak szatan, nie? Jak masz dobry, to każdemu podwyżkę i piąteczkę przybijasz. To tak samo jakbyśmy się zastanowili, czy zostajemy ze swoimi podwładnymi tylko na linii czysto zawodowej, czyli przełożone podwładne, czy może jednak, wiesz, wchodzimy w jakieś tam, jak to powiedzieć, dobrze, relacje koleżeńskie też, nie? Że jednak, wiesz, opowiadamy sobie, że ja tam to sobie remontuję mieszkanie albo coś tam, coś co nas, wiesz, nie do końca muszę ci mówić od razu wszystkie sekrety, ale gdzieś coś o mnie wiesz i przez to też lepiej się potem znamy i dogadujemy, nie? No okej, okay, ale bo ja tak sobie tutaj scrolluję ten artykuł, żeby też coś móc powiedzieć. Tam jest taki prowiec, tylko że fajny, widziałeś? Tak, widziałem. Fajnie. I tutaj przynajmniej z tego, co wyłapałem, to emocje tak, ale z drugiej strony nie powinniśmy tak jakby za dużo tych emocji też pokazywać, tak? No bo zakładam, że okej, możemy powiedzmy pokazać, że jesteśmy, nie wiem, może smutni z jakiegoś powodu, ale no nie, na przykład nie widzę tego, że lider przychodzi, wiesz, i płacze na spotkaniu, no bo nie wiem, deadline się zbliżają, tak? Czy też tych za dużo emocji chyba też za dobrze nie pokazywać. I wydaje mi się, że to o to tu chodzi w tym artykule z tą selektywną otwartością, tak? Bo tu widzę, wytłuszczone jest, więc pewnie jest słowo klucz. Może być. Tutaj też jest. Mów. Myślę, że jak masz rolę lidera, to masz być tym, który daje przykład, nie? Jak ciągniecie ten kamyk i obok ciebie stoi gościu, to nie możesz powiedzieć, chyba nie dociągniemy. Nie? Tylko raczej mówisz, dobra, jest dobrze, nie? A to co niepewność zostawiasz sobie. Czyli ta selektywna funkcjonalność powiedziała tak, że nie siejesz fermentu przez swoje uczucia i niepewności, ale to, co powiedział Łukasz, tak? Czyli jakiś browarek, tak? Powiedzenie, że tam wiesz, że przez weekend to się znajebałeś jak świnia i zażygałeś mieszkanie, tak? Jak macie dobrą stopę relacyjną, ale to, że mówisz sobie, że klient to debil i to nie ma szansy działać i w ogóle robota jest do dupy, to już sobie tam możesz cichutko przemyśleć, nie? No nie możesz być też taką maszyną, która, wiesz, gościu ci coś mówi, bo czasem też jest tak, że okej, ty możesz jakby się z niczego tam nie spowiadać, nazwijmy to spowiadaniem, ale może przyjść tu człowiek i po prostu chce z kimś pogadać o, nie wiem, czymś, co się dzieje w jego życiu i nie możesz też być wtedy taki, że po tobie to spływa, chyba fajnie wysłuchać, a on widzi, że ma w tobie oparcie, nie? Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Chyba też nie będziecie ci się też zwierzał z jakichś tam super tajemnic, ale po prostu może chcieć pogadać albo się poradzić na przykład, nie wiem, może ma problemy z chłopakiem albo może z dziewczyną ma problemy i słuchaj, co byś zrobił w tej sytuacji. A ty mówisz wtedy, że wziąłbyś i Hello World napisał. Weź nowy projekt albo pokoduj po godzinkach trochę. To mi zawsze pomaga, nie? Hello World. Tak. Hello World, dobry na wszystko. Okej, okay. No dobra. Ja muszę sobie ten artykuł przeczytać. Dziś wrzucę sobie do to do i przeczytam. Okej, okay. Dobrze. To co dalej? Idziemy? Dalej się Łukasz z książką. No właśnie, coś. Moja krótka recenzja. Kilka rozdziałów rozwleczonych, ale poza tym czyta się łatwo i przyjemnie. Każdy rozdział zakończony dobrym podsumowaniem oraz mapą myśli. O kurde, zdecydowanie polecam. Książka Technical Leadership od eksperta do lidera.
I to jest chyba, rozumiem, to jest taka specyficzna książka do IT, tak? Do, powiedzmy, liderów, Tak. którzy tak jakby byli wcześniej, powiedzmy, jakimiś tam ekspertami w branży IT. Zresztą, aha, chyba tak jest nawet tutaj, tak. Ścieżka kariery ambitnego specjalisty w branży IT. Okej, zwykle wygląda junior, senior, leader. Okej, dobra. Znaczy, to jest fajnie, w kontekście jest IT, nie? No właśnie, że to jest fajnie, że to jest kontekst IT, bo pewnie mogą być tam jakieś inne przypadki czy inne jakieś sytuacje wyjaśniane w kontekście IT. Okej, dobra. Dodaj do koszyka. Jarek, kup na prezent. Tobie? Nie wiem. Jeśli nie mamy tematu więcej, to ja mógłbym jeszcze zaproponować ten temat. Dajesz. No, właśnie najlepiej. Jak spędzać czas na one-on-one'ach? Nie? Może jakieś takie pomysły. Uh-huh. Ja mogę powiedzieć, jakie ja mam pomysły, albo co ja realizuję z moimi ludźmi. I wydaje mi się to akurat fajne, nie? Bo oprócz takich oczywistych rzeczy typu co u ciebie, jak w projekcie, czy wszystko w porządku, czy idzie to do przodu, nie wiem, czy nie ma tam jakichś kwasów i tak dalej, no bo to generalnie jest taka wiedza, którą zawsze się przydaje i warto wiedzieć. No to nie wiem, moim pomysłem właśnie było, to już chyba też nadmieniałem wcześniej, żeby popatrzeć na kawałek kodu, bo to jest tak, że u nas jest tak, że my nie pracujemy ze swoimi ludźmi bezpośrednio, więc feedback o jakby stanie technicznym, czy tam o poziomie technicznym tego człowieka mogę dostać od tech leada albo od współpracowników, ale jeżeli ja sobie sam czasem przeglądnę jakiś jego kod, bo czasem tak mówię, ej, fajnie jakbyśmy na następny raz przygotowali jakiś kawałek kodu, z którego jesteś dumna, popatrzymy sobie na niego i zobaczymy, co tam fajnego jest, to też da ci obraz o poziomie technicznym tego twojego człowieka, nie? Mhm. Tu warto też nadmienić, że jeżeli ktoś jest na przykład w jakimś trochę starszym projekcie, no to też nie poszalejemy tutaj, więc wtedy na przykład... Zdziwiłbyś się. No, to prawda, nie? Ale może być też taka bariera, nie? Więc wtedy na przykład mówię, że może jakiś kawałek kodu z domowego projektu, nie? Z jakiegoś tam własnego dzieła realizowanego gdzieś po godzinach. Innym pomysłem moim było jeszcze, jak Jarek podrzucał mi jakieś podcasty albo linki do ciekawych rzeczy, to tak próbowałem to odnieść. Czy nie wiem, na przykład podcasty z miękkimi rzeczami. Pamiętam, że tam Manager Plus był, albo 10, wy mieliście w ostrej pile 10 cech dobrego programisty. Stwierdziłem, że to jest fajny temat i po prostu zapytam się swojego człowieka, na przykład z którymi cechami on się tak naprawdę. Które cechy on by sobie przypisał, nie? W których cechach on się widzi, nie? Więc jakieś takie miękkie tematy też próbowałem z nimi robić, żeby też oni mniej więcej wiedzieli, jak oni się widzą, nie? Bo to też jest tak, że czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, w którym miejscu jesteśmy, albo coś ten deseń, dopiero jak to wypowiemy, bo ktoś cię do tego zmusi, to sobie zdajesz z tego sprawę, nie? Czasem też tak jest, nie? Okej, ciekawe. Z tym przeglądaniem kodu jest jedno ale. Takie, że musisz kumać, co ci pokazują, nie? A, to pewno. No właśnie, bo... Chociaż sobie musisz, tak pomyślałem, chociaż sobie tak pomyślałem, że wiesz, jeżeli ktoś dobrze opowiada, a ty masz już trochę doświadczenia, nie mówię, że w jakiejś technologii, ale generalnie już kodzisz. Więc wiesz, to jest tylko czasem słowa kluczowe, ale mniej więcej możesz sobie to jakoś tam wyobrazić, jak jeżeli ktoś ci dobrze tłumaczy, co się tam dzieje, jaki jest flow, no to nie zawsze nie musisz wiem. Znać. No okej, okay. Znaczy wiesz, jest... no nie porozmawiamy sobie na poziomie eksperckim w tym momencie, nie, ale... Tak, tylko to trochę brzmi, jest takie ryzyko trochę, jakbyś rekrutował kogoś na stanowisko, na technologię, której nie znasz, i on ci mówi rzeczy, a ty właściwie nie wiesz, czy mówi prawdę, czy nie, tylko patrzysz, czy jest pewny tego, co mówi, nie? I tak samo to powiedzmy, tak jak to teraz z tego, co wiem, uczysz się Pythona, nie? I trochę AI, tam gdzieś coś klikasz w tym kierunku, nie? Dobrze kojarzę? Coś tam gdzieś pisałeś? No właśnie. I byśmy mieli one-to-one i tu tam powiem, Łukasz, a pokaż mi go, to ty mi pokazujesz Pythona i tam mówisz, a wie. Nie no, fajnie. I co? Wiesz, okej, okay.
jeżeli się skupimy tylko i wyłącznie na kodzie i czy ten kod jest spoko, to tak, to pewnie nie będziesz w stanie ocenić, ale jeżeli na przykład będziemy szukać sposobu rozumowania albo dojścia do jakiegoś rozwiązania, albo czy odpowiednio flow jest wprowadzony, albo czy myślisz odpowiednio w odpowiedniej kolejności. Nie zawsze musimy się skupić nie. jakby tylko czysto na kodzie. Nie? Znaczy, ja się z tobą zgodzę, nie? Że trochę jak nie znasz technologii, to rzeczywiście tak jakbyś tak. rekrutował na stanowisko z technologii, której nie znasz, nie? Ale zawsze coś z tego może wyjść. Zresztą wiesz, jak ktoś ci opowiada coś o własnym kodzie, to też ci na przykład daje do myślenia, że on wie, co mówi, albo wiesz, sama też komunikacja, albo wypowiadanie się o własnym kodzie, to też jest trudne, nie? Bo to jest też tak, że jak spotkasz się z osobnikiem z innej firmy, on zaczyna używać jakichś innych sformułowań, nie? Tak. I też wychodzi na jaw, jak wy u siebie w firmie nazywacie pewne rzeczy, a jak ktoś w innej firmie to nazywa, nie? Mhm. Umiejętność też opowiadania o własnym kodzie to też jest jakby też fajna cecha, nie? Mhm. Paweł, coś chciałeś się wtrącić? Nie, no chciałem się wtrącić, powiedzieć, że Azure. Nie, chciałem powiedzieć, że ja to widzę, takie rozmowy o kodzie i to faktycznie nie byłoby na poziomie, o tutaj, nie wiem, brakuje ci spacji, dlatego masz ten bug, tylko bardziej właśnie na takim trochę wyższym poziomie. Tak, no i też sobie potrafię wyobrazić, że przynajmniej ja, jak ktoś by mi mówił o kodzie, to okej, okay, może nie wszystko załapię, ale jeżeli będzie o tym kodzie opowiadał na tyle długo, to będę potrafił jakieś analogie odnieść do czegoś, co robiłem i może coś podsunąć. Tak przynajmniej mam takie wrażenie, że byłbym w stanie coś takiego zrobić. Mówię, nie pomogę, jeżeli ktoś mnie zapyta, mam nie wiem, takiego buga i weź mi tu rozwiąż, tak? Natomiast jeżeli ktoś by chciał rozmawiać o jakimś takim, no powiedzmy, wzorcach, jakimś tam, nie? Tak, wzorcach, coś takiego, okay. tak? Jakimś poziomie abstrakcji wyższym niż sam kod, no to wydaje mi się, że byłoby jak najbardziej coś tam do pogadania. Ja mam taki, trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam, to wszystko zależy od tego poziomu, o którym rozmawiamy. Ja zanim się uczyłem Pythona, to byłem takim, powiedzmy, szarpowcą, obiektowcem, nie? I był u mnie w pracy gościu, który się Pythona nauczył. I coś tam sobie gadamy i on mówi, że ma jakieś tam różne klasy i on ma całe metody. I wie, o, no to fajnie, to pewnie masz tam jakiś interfejs, nie? Nie, nie mam. Ja się strasznie zdziwiłem, że nie ma interfejsu, nie? Skoro wszystko jest wspólne. No i tam nawijam, że interfejs w ogóle fajnie, że masz wspólny kontrakt, że abstrakcja. Nie, to bez sensu w ogóle jest, nie? I taka spina była, że w ogóle, kurwa, stary, no przecież idealnie brzmi jak obiektówka, jak interfejsy. Jakiś czas później zacząłem się Pythona nauczyć i tam po prostu nie ma interfejsów, nie? I trochę się boję, że mogłoby to tylko właśnie to, że goście ci mówi i starasz mi sobie coś wytłumaczyć, ale zupełnie jesteś z tego ekosystemu. Więc takie ryzyko też mogło być, nie? Że moglibyście się nie dogadać, albo mógłbyś po prostu pewne bzdury doradzać. Więc to jest takie trochę, dla mnie takie trochę śliskie. No tak, ale masz tutaj rację, mogłoby tak być. I akurat jeśli chodzi o Python, to tam faktycznie mogło być dużo, bo tam są te Pythonic way, tak, jak robić pewne rzeczy. Natomiast tak jak wydaje mi się, mówiłem, że to jest tak jakby trochę niższy poziom, tak? Te interfejsy, nie jasne, interfejsy, jasne, bardziej, jasne. Wiesz, nawet z tymi interfejsami, no to możesz powiedzieć, okej, okay, ten gość ewidentnie był jakiś kumaty, tak, no i mógł powiedzieć, że tutaj nie ma interfejsów, tak, i moglibyście wymienić jakieś tam poglądy, tak, jakie są zalety, jakie są wady posiadania, nieposiadania, nie wiem, nadal mówię, że tu niekoniecznie musiałbyś, to też taka rozmowa, ja nie widzę, też, że ty akurat musiałbyś coś doradzić, tylko bardziej pogadać, tak? Znaleźć jakiś punkt wspólny, ten co tam na początku mówiliśmy, że mieć jakiś punkt zaczepienia, tak? Może ta rozmowa o kodzie będzie właśnie tym punktem zaczepienia, tak? Jeżeli nie byłoby jasne, innego. Jasne, okej. Okay. Tak, jeżeli tu mamy osobę, która jest mocno techniczna, lubi rozmawiać o kodzie, nie lubi gadać o tych miękkich pierdołach, no to może zacznijmy od kodu i może wychodząc od tego jednak się otworzy i coś tam powie, tak, że tutaj ma problemy jakieś, więc może to być też po prostu jakiś
punkt wyjścia do tego one-on-one, tak? No to po prostu, jak gadasz z dotentowcem, to mówisz, że Java jest z dupy, a jak gadasz z javowcem, to że dotent jest z dupy i już później jakoś leci, nie? I hejtujecie. Nie, to jest, jak gadasz z dotnetowcem, to mówisz, że Java jest do dupy, a jak gadasz z javowcem, to mówisz, że dotnet jest fajny. Bo? Trafi. Żartuję. Coś nie działa? Mnie się jeszcze wydaje, że tak, jeżeli byśmy porównywali, nie wiem, i nie znasz na przykład, ja nie znam Java, ale jak ktoś by mi pokazał Java, to wiesz, jestem w stanie się odnaleźć, bo te instrukcje są podobne. Jeżeli ktoś by mi pokazał, nie wiem, na przykład znam trochę JavaScript, więc jak ktoś by mi pokazał na przykład jakiegoś Node'a, no to też bym się jakoś odnalazł. A w Pythonie bym się nie odnalazł, bo mógłbym się nie odnaleźć, bo jest troszkę innym językiem, inaczej się tam pisze, nie? Ale jeżeli mamy takie języki, które są dość podobne, właśnie typu Java, C Sharp albo... Nie. Poczekaj, to o czym ja mówiłem, to był akurat ten twój konkretny przypadek, kiedy ty opiekowałeś się tymi ludźmi i patrzyłeś na ich kod, żeby zobaczyć na jakim są etapie, nie? Natomiast w pewnym momencie twoi ludzie ci przerastają. Teraz ciężko ci będzie określić już ich etap, tak? Bo ty zostałeś w tyle, a oni poszli dalej. Tak, bo przynajmniej umiem w moim przypadku, nie? Więc ja na przykład nie robiłem tych części z kodem, bo... Okay, bo u ciebie może nie miało być, nie dał rady. No właśnie, no, ja też się z tym nie kryję, to mówiłem w jawny sposób, znaczy jasno, jawnie. Więc tak, to jest jedna z rzeczy... Obracasz kota ogonem i mówisz, to popatrzmy na mój kot. O, na przykład, nie? No właśnie, to jest też taka rzecz, że te spotkania nie są jednokierunkowe. Że też z tych spotkań też można coś wynosić, jako będąc tą osobą prowadzącą, powiedzmy, czy odpowiedzialną za to spotkanie, nie? No właśnie, właśnie. A już tak kończąc, żałujesz, panie Łukaszu, decyzji i zostanie liderem, czy nie? Pewno, że nie. Okej. Okay. A Paweł, ty chciałbyś, nie wiem... Cię to ciężko zadać, ale. No, nie wiem. Ja bardzo lubię techniczne rzeczy. No właśnie, gdybyś miał taką możliwość scedowania tych wszystkich miękkich odpowiedzialności na kogoś innego. To mówisz... bardzo chętnie. Tak? No. Okej. Okay. Bo wiesz, Jarek, my też trochę mamy inną rolę niż Paweł, domyślam się, bo my tylko się spotykamy z ludźmi i tam próbujemy ich właśnie prowadzić, a Paweł niestety jeszcze czasem musi im powiedzieć. Nara. Zaprowadzić ci do drzwi. No, to jest też... A to wy nie robiliście takich rzeczy? W sensie to nie było waszej tej? Wy tylko mówiliście to, nie, o ten? Nie, to też jest tak. To też jest tak. No ten mój gościu, no, to tak było, nie? No ale to co? Ty podjąłeś decyzję, czy ty mu musiałeś też przekazać? To była moja decyzja. To była moja decyzja. Generalnie były rozmowy, tam przekładałem z też innymi szefami, że jest taki progres i taki progres. No i było pytanie, no to co sugerujesz, nie? Ja mówię, okej, dodajmy tam jeszcze ten czasu, jak nie, to się pożegnamy. Wiadomo, że to nie jest tak, że ja mówię, okej, to od czwórki pracujesz, tylko raczej mówię, okej, moim zdaniem nie ma sensu albo coś. I jest przyklepywane. Nadal tak decyzja, jest. Nie? No tak, ale tak czy jak jest to moja decyzja, jakbym chciał to ciągnąć, to byśmy to ciągnęli. Jakbym chciał to skończyć wcześniej, to byśmy skończyli wcześniej. Ale to było na mnie wtedy, nie? Okej. Okay. Spoko. Ja bym, wydaje mi się, wolał się takimi rzeczami nie zajmować. Wolę tu siedzieć. Komputer rozumie. Komputer, tak. Kochany. No tak. Ja mam ostatnio właśnie przemyślenie, że ja bym chyba mógł odejść od programowania i pójść właśnie w takie miękkie rzeczy. Bo programowanie to jest krzyżyk na drogę, tak? Bo programowanie jest takie, wiesz, nieczysty duchu odejść. Bo właśnie mam tak, że jak ktoś chce napisać, to się napisze, nie? Przeszukasz internet i znajdziesz, wkleisz i ostatecznie zadziała jakoś. Narzucasz się mięsem, ale zadziała. A z człowiekiem to trzeba tak się jednak nagimnastykować. I chyba jest to ciekawsza robota. Ale wiesz, nagimnastykujesz się, jak nie wyjdzie, to zwolnisz i... Właśnie nie, właśnie nie. To jest taka gimnastyka, że fajnie, nie? Że troszkę rada, że każdy jest inny, poznajesz tych ludzi. Fajnie też jest, moim zdaniem, to w tym byciu liderowaniem, w to, że widzisz, jak pomagasz tym ludziom, nie? Że
że po pewnym czasie, tak jak właśnie z Łukaszem było, że mówisz mu, dobra, wiesz co, to już ten kamyczek, weź sobie swój i ściągnij sobie swój kamyczek, nie? I widzisz, jak mu tam to idzie, nie? I czasem możesz powiedzieć, dobra, te sznurki powinny być bardziej czerwone albo niebieskie, bo będzie wam lepiej szło, czy coś. I widzisz, jak on tam sobie robi po swojemu. Tak, tak jak z dziećmi, nie? Że te dzieci rosną. I mówisz, kurczę, fajnie. Okej. Okay. A Wiesz, z z kodem kodem? też można A z kodem to pomagać. jest takie... Ty, Znaczy, Jarek, widzisz, no co? weź po dyplomówkę walnij z psychologii. Tak. A z kodem jest tak, że wiesz, napiszesz ten kod, no i okej. Znowu, napiszesz go fajnie sprzedasz, pokażesz ludziom, patrz, zrobiłem tak, to od tej pory jest to rozszerzalne, to mówisz, tych uczysz. I to jest znowu ta część miękka. A jak robisz taki projekt do szuflady, że tylko dla siebie i w ogóle, wiesz, nikt nie widzi, I ten. i tak, i tam. Właśnie. No to co? Ctrl-C, Ctrl-V jakieś kilka razy i działaj. I co? Okej. Pomyślę. Przemyślę. Oczywiście, ja nie każę. Nie, ty tylko dajesz opcję. Tu jest Tak. opcja, Pokazuję, posprzątaj. jak fajne to jest, nie? Że to takie... Taka ciekawsza rzecz. Ja myślę, żebyś po jakimś dłuższym czasie chciał wrócić do kodowania, bo to daje też satysfakcję, że jednak coś zakodzisz, a potem widzisz efekt tego kodzenia. Praca z drugim człowiekiem też jest wyzwaniem i też daje satysfakcję, ale kodzenie, jednak od tego wyszliśmy, Jarek. Wszyscy wyszliśmy z oceanów, a jakoś mnie nie ciągnie, żeby wrócić do niego. No dobrze. Głębokie. Tak. Co to coś jeszcze? Jakiś coś ostatnie myśli? Ja Okej. nie. Okay. No dobrze, to co podsumowujemy, to takim jednym zdaniem. No, jak macie jakieś jedno zdanie, to śmiało. Do Łukasz, proszę pan. Gościem pierwszeństwa. To może ja trochę tak. Może podsumowanie, a może jeszcze jakaś taka moja myśl na Dobrze, koniec. ja się wyciszę. Praca z drugim człowiekiem jest satysfakcjonująca, ale też jest trudna, ponieważ wszyscy ludzie są różni od siebie, więc trzeba zawsze do każdego case'a, do każdego człowieka podejść indywidualnie. I trzeba się go też, jeżeli chodzi już w kontekście, jak rozmawiamy w kontekście liderowania, trzeba się też trochę nauczyć w cudzysłowie tego drugiego człowieka i wtedy lepiej się z nim współpracuje. Bo wiemy, jak z nim wchodzić w interakcję, jak z nim rozmawiać, jak go podejść. No i tak o, taka moja złota myśl może. Jarek, przekazuję tobie. Przekazujesz pałeczkę. I chyba to, co powiedziałem, że fajnie, jak się takiego człowieka prowadzi i widzisz, jak on rośnie i się rozwija. I później sobie myślisz, kurde, to właściwie to dzięki mnie. Nie? Wiadomo, że to naprawdę jego ciężka praca, ale gdzieś tam sobie z tyłu siedzisz, kurde, gdyby nie, on byłby nikim. Nie? Gówno by wiedział, nic by nie robił, żarty gruz. To taka skromność, nie? Ale tak, no, to jest taki trochę pasywny dochód, bo też można powiedzieć, nie? Że właściwie narobiłeś, a później patrzysz, jak to rośnie fajnie samo. I też możesz powiedzieć, że to dzięki tobie, nie? Myślę, że to jest coś, to takie, że sobie patrzysz, że sobie później możesz siedzieć i widzieć, jak te twoje dzieci rosną i sobie robią fajne rzeczy. No ja w tym temacie kiedyś miałem tak, że poszedłem na jakąś grupę tutaj we Wrocławiu i spotkałem jakiegoś gościa i on mówi, czy go kojarzę? Ja mówię, no niestety nie kojarzę. A on mówi, no, że był u mnie kiedyś na praktykach i że robiliśmy fajne rzeczy i że trochę mi w sumie dziękuję, bo mu pokazałem różne fajne rzeczy i się tym zajarał. I w sumie kto wie, czy nie byłby czasem w innym miejscu, nie? Także. Żarby gruz. No właśnie. Aż można się popłakać. No. No ja się wtedy rozryczałem. Aha, ale nie pokazywałem tych emocji, prawda? Bo to trzeba tak, selektywnie. Trzeba. Tak, dokładnie, dokładnie. Lider nie powinien. Okej, okay. No fajnie, fajnie. No to Paweł, jeszcze ty. Code is the best.
Spychologia. Weź powiedz, weź Janusz, powiedz Wojtusiowi, że jest zwolniony. No dobra. To takimi złotymi myślami, heheszkami kończymy 53. odcinek. Ten, w którym Paweł już się czai, żeby przenieść, ale ja przeniosę wcześniej. Tak, ten, w którym rozmawialiśmy o liderowaniu i na 98% nie wyczerpaliśmy tematu, bo to jest temat rzeka, ale powiedzieliśmy, co wiedzieliśmy. I z mikrofonów żegnają się Paweł Kasik, Łukasz Korzeniec i Jarek Stadnicki. Gitara.